No, ruszyło. Dzień dobry wszystkim, witam na 30. turkusowym śniadaniu w Łodzi. Było pytanie od Ani w temacie Agile a Turkus, co ze sobą to ma. Ewo, głos po twojej stronie. Tak oficjalnie. Strasznie. Jakby z mojej perspektywy Agile był stworzony po to, żeby zespoły bardziej efektywnie pracowały, żeby szybciej dostarczały wartość dla klienta. Jest tam oczywiście cały zestaw zasad, podejść i chodzi o zmianę podejścia. Natomiast Turkus jest bardziej zmianą, jeżeli mówimy o tej, którą Lalu opisał w książce, zmianą świadomości. Jako ludzi do w ogóle życia, a tutaj skupiona na organizacjach. Więc myślę, że to przez ten pryzmat warto patrzeć i Turkus jest gdzieś taką, ponieważ jest zmianą świadomości, nie jest to coś, co można zrobić poprzez wdrażanie różnych zasad. Zresztą bycie agile'owym, zwinnym też nie wystarczy, że się wdroży pewne metody i narzędzia. Dokładnie, dokładnie też tak to postrzegam. Dla mnie jeszcze takie w Turkusie w ogóle pada pytanie właściwie, tak jak Lalu też to opisuje, że człowiek zaczyna się zastanawiać, po co ja w ogóle jestem tu na tym świecie, tak? Właśnie jaki jest sens mojego istnienia. Tam się pojawia dużo takiego sensu w takim bardzo ogólnym podejściu. Jeszcze takie drobne uzupełnienie. Agile jako taki jest bardzo szerokim spojrzeniem. W tej chwili dość często, jeżeli chodzi o obszar IT, to my Agile, aha, to już się tam dochodzi nam Scrum, Kanban i tak dalej, ale Lean to też jest Agile. Czyli tak rozszerzając jeszcze to, co wcześniej powiedzieliśmy, nie tylko jest to podejście zespołowe, ale też patrzenie na pewną doskonałość produkcyjną, produktową, co w podejściu Scrumowym też jest zaznaczane. Czyli to nie tylko jak patrzymy na sam Agile jako pewien manifest, który powstał na początku tego wieku. Szersze spojrzenie mówi o linie i w sporej części korzenie agile'owe Agile ma w linie jeszcze, czyli zdecydowanie wcześniej. To tak gwoli uzupełnienie. Okej, okay. Dzięki wielkie. Dostałaś właśnie. Tak, pomogło. Wasze wyjaśnienia pomogły znacząco. Dzięki. A wiesz, a mi bardziej zamieszały, ale ostatnio też byłem na spotkaniu, a właśnie w tematach linowych i taki linowych? Nie, agile'owych. Jest taki fajny podział. Te chłopaki od tak zwanego porządnego agile'a mają taki fajny podział, że wiemy coś, wiemy, że czegoś nie wiemy i nie wiemy, że czegoś nie wiemy. I największa część w ramach tego koła to jest nie wiemy, czego nie wiemy. No. W sporej części poprzez nieświadoma takie, niekompetencja, tak? Poprzez takie pytanie sobie uświadamiamy, aha, wiemy, że jeszcze jest coś, czego nie wiemy i tak dalej. To pytanie tak mi trochę mówi, aha, myślałem kiedyś, że już wiem, ale teraz nie do końca wiem. Dobrze. Andrzej, ja to zaczynamy, tak? Pokazać szybciutko właśnie. Jedną rzecz, szary. O, czy widzicie to, co w tej chwili tutaj jest pokazane, taki Excel? Ja widzę. Okej. Okay. Ten Excel jest takim zestawieniem wszystkich turkusowych śniadań, które były do tej pory. Idea turkusowych śniadań powstała bodajże w 2017 roku, jeżeli chodzi o Polskę. Tutaj powstało to we Wrocławiu i zainicjowała to Gabi Krupa. Dzięki Gabi, super. W tej chwili turkusowe śniadania odbywają się w 8 miastach. Wrocław, Warszawa, Łódź, Kraków, Trójmiasto, Poznań, Cieszyn, Kalisz. Były w Katowicach, na razie wstrzymane. Były w Rzeszowie, była próba w Bydgoszczy i Toruniu, a przed nami jest Lublin. To w temacie takiego ogólnego spojrzenia. W ramach Łodzi my swego czasu, bodajże w roku 2019 mieliśmy takie warsztaty, wypracowaliśmy sobie taką odpowiedź, ale po co my to robimy w ogóle? Czy to, co teraz jest, ten turkusowe śniadania, po co i tak dalej, widać, Dominiko? Tak, widać. Dobra. I to dokładnie jest odpowiedź na pytanie, po co się spotykamy. W ramach Łodzi się spotykamy po to, żeby, ale nie tylko, też w pozostałych miastach, żeby stworzyć platformę, w ramach której będziemy sobie rozmawiać o różnych podejściach takich trochę progresywnych, trochę innych, żeby sobie mówić, czy działa, co działa, dlaczego działa, a jak nie działa, to dlaczego też nie działa.
Czyli nie ma czegoś takiego, że turkus to jest ta właściwa jedna droga i wszystko robimy turkusowo i tak dalej, bo nie, to bardziej jest kwestia, tak przynajmniej jak my sobie z Łodzi patrzymy, ważniejszy jest człowiek niż kolor. To jest kwestia człowieka. I po to robimy, żeby była bulgocząca przestrzeń, tygiel, lewar inspiracji i potem wychodzimy i po prostu mamy pewne przemyślenia w głowie. I tak sobie dzisiaj patrzyłem na ten tutaj plakat, który wam pokazuję i na dole jest, bo chce mi się chcieć. To jest bardzo związane z zaangażowaniem, tym, o czym dzisiaj będziemy mówić. I to jest ważne. W ramach Łodzi dzisiaj jest 30 turkusowe śniadanie. Ja sobie tak popatrzyłem, ile tych śniadań za nami, ile tematów za nami, a ile przed nami. I po prostu aż się cieszę. W ramach Łodzi organizujemy to w ten sposób, że mamy grupę taką nieformalną turkusowych aktywistów. W ramach tej grupy jestem ja, jest Dominika, jeszcze mamy 6 innych super osób. I po naszej stronie, jeżeli chodzi o Łódź, to każde spotkanie przejmuje inny lider, który mówi, ja chcę, ja mam pomysł, ja pójdę w tym temacie. Ja się dzisiaj trochę rozgadałem, dlatego że ja formalnie jestem takim opiekunem lokalnym na poziomie krajowym. Każde miasto ma opiekuna lokalnego. Z tym, że w ramach Łodzi to najważniejsze jesteście wy, uczestnicy, a potem turkusowi aktywiści, a potem dopiero gdzieś tam daleko, daleko opiekun lokalny. I dzisiejsze spotkanie mamy dzięki Dominice i takiej pewnej inspiracji po słuchaniu Łukasza i takiego powiedzenia, fajnie byłoby posłuchać Łukasza tutaj. Dominiko. Tak, no jakby ja Łukasza poznałam zupełnie jakby tak przypadkowo słuchając wywiadu z nim na jednej ze stron facebookowych, które też mogę wam polecić. Strona jest prowadzona przez Marcina Capigę, nazywa się WK Nocą. I on tam raz w miesiącu właśnie prowadzi live'y, zapraszając też różnych gości. Ja tam właśnie przed świętami w ubiegłym roku miałam możliwość posłuchania Łukasza. Łukasz wtedy opowiadał o swoim projekcie, kiedy wdrażał 6-godzinny czas pracy w swojej firmie. Natomiast właśnie te wątki zaangażowania też tam się pojawiały i ponieważ właśnie też Łukasz ma doświadczenie duże w tym zakresie, jeżeli chodzi o obudowanie zaangażowania w swoim zespole, to stwierdziłam, że postaram się go do nas zaprosić i szczęśliwie przyjął zaproszenie. Więc będziemy mogli sobie za chwilę z nim porozmawiać i posłuchać, co ma nam ciekawego do powiedzenia o swoim podejściu. Dobra. Bo uważam, że jak dla mnie, tak jak go słuchałam, jego przemyśleń właśnie i to, w jaki sposób on myśli i działa, dla mnie jest liderem XXI wieku zdecydowanie. Przy okazji, który bardzo właśnie zwraca uwagę na ludzi. Ważne jest dla niego takie partnerskie podejście, ale też to, co mi się bardzo w nim podoba, że przede wszystkim zaczyna od siebie. I patrzy, jak u niego pewne rzeczy funkcjonują. Sam najpierw jakby buduje swoją świadomość, samoświadomość. I to jest właśnie cudowne, że zanim coś zaoferuje drugiemu człowiekowi, to stara się jakby to doświadczyć tego sam na sobie. Temat zaangażowania jest też spójny z tym, co mieliśmy w styczniu. W styczniu mówiliśmy o 5 dysfunkcjach pracy zespołowej na bazie Patryka Lencioniego. No i oczywiście bazą jest tam zaufanie. O zaufaniu będziemy sobie mówić prawdopodobnie w marcu. Tam z Leną, że się dogadujemy, żeby na temat modelu Brené Brown i pewnych okolic sobie popatrzeć i z kilku perspektyw. Też pewnie zaprosimy kogoś od strony jakiejś konkretnej firmy, gdzie sposób budowania konkretnie zaufania na bazie konkretnego przykładu sobie podamy. Potem też wrócimy do konfliktów. O konfliktach rozmawialiśmy już, ale pewnie to powróci. Ale też wrócimy do pewnych, abstrahując od tego poziomu, do pewnych takich mechanizmów organizacji. Między innymi będziemy chcieli pogadać o socjokracji, o holakracji. I nawiązując do tego, Ewa, to bo ty chyba tak dość sporo maczasz palce w holakracji. Również. No właśnie. Potem pamiętam jakieś warsztaty 2019, czy wcześniej, czy 2020 w tematach holokratycznych, to tam bodajże ciebie widziałem w ten sposób. Dlatego tak troszkę bezczelnie zaczepiam. Cześć Łukasz. Witam, dzień dobry, cześć. Mamy już Łukasza. Dobrze mnie słychać?
Tak, super tak, cię słychać, dobrze cię widać. Dzień dobry. Okay. Technikalia nam służą. Dobrze, to chyba w takim razie, jak u Łukaszu, ty już jesteś. Dominika, jeszcze raz w twoje ręce, a my się zamieniamy w słuchaczy. Czasami będziemy przerywać, no i tyle. Okej. Dobrze, to tak jeszcze kończąc nasze świętowanie 30 naszej trzydziestki, to ja wznoszę toast z zielonej herbaty za zdrowie i pomyślność naszej społeczności. Mam nadzieję, że będziemy się dalej rozwijać i kontynuować naszą działalność. No a dzisiaj nasze śniadanie pod szyldem, po co nam w ogóle zaangażowane zespoły? I tak jak już tutaj właśnie wspominałam, osobę Łukasza poznałam przez internet, online. Nigdy na żywo się nie widzieliśmy. Zaproponowałam Łukaszowi udział w naszym śniadaniu. Łukasz przyjął zaproszenie, za co bardzo ci dziękuję, Łukaszu. Bardzo się cieszę, że chcesz podzielić się z nami swoim doświadczeniem. Może kilka słów o Łukaszu dla osób, które nie znają Łukasza jeszcze. Łukasz jest country managerem w polskim oddziale firmy Trade Doubler, to jest szwedzka firma. Firma zajmuje się, znaczy działa w obszarze marketingu cyfrowego. Łukasz właśnie w firmie jest autorem programu rozwojowego właśnie pod kątem budowania zaangażowanych zespołów. I taki program autorski wdrożył i realizował. I tutaj właśnie będziemy się pewnie dzisiaj bardziej temu obszarowi przyglądać, jak to wyglądało właśnie, jak przebiegał proces wdrażania tego programu i jakie wnioski na sam koniec były z tego działania. Ale oprócz tego Łukasz wdrożył również 6-godzinny czas pracy w swojej firmie. To jest dla mnie bardzo ciekawym case'em w naszym kraju, bo myślę, że to jednak jest rzadkość póki co, taki właśnie system pracy. Jeżeli chodzi właśnie o wdrażanie 6-godzinnego czasu pracy, to ja właśnie polecam wywiad z Łukaszem, który przeprowadził Marcin Capiga na stronie WK Nocą. Tam, jeżeli jesteście bardziej zainteresowani, to możecie czegoś więcej się dowiedzieć. No i cóż, Łukaszu, czy chciałbyś jeszcze coś dodać od siebie? Tak, dziękuję za to wprowadzenie. Przede wszystkim słyszałem, że dzisiaj jest wasze chyba 30. spotkanie, więc tak, gratuluję i rozwijajcie się, rośnijcie w siłę i świętujcie kolejne 60., 200., 400., bo to myślę, że to jest bardzo fajny, ciekawy projekt. Gratuluję. Ja bym jeszcze dodał tak, żeby przybliżyć może moją osobę, oprócz tego, że jestem country managerem, zarządzam firmą, to taką kompetencją, którą zacząłem budować, a która bardzo mi pomogła w pracy nad zaangażowaniem zespołu, to jest to, że rozwinąłem swoje umiejętności, kompetencje w zakresie jako trener biznesu, coach, mentor i tak dalej, więc to są te elementy, które zainwestowałem w siebie po to, żeby móc skutecznie zarządzać takim projektem, zespołem i tak dalej. To jest taka rzecz, która jest istotna, ale to pewnie też potem w trakcie opowiem o tym. A oprócz tego, jeśli chodzi o moje hobby, tak prywatnie, to jestem nurkiem technicznym, nurkuję w jaskiniach oraz na wrakach. Jestem ojcem trójki dzieci, sami synowie, więc tak. Niezła drużyna. Niezła drużyna, tak. To ja może jeszcze dodam, właśnie mówiłam tutaj już wcześniej troszkę, że właśnie to, co bardzo jakoś tak mnie ujęło w tym wywiadzie z Marcinem, jak opowiadałeś, że wiele różnych rzeczy zaczynasz tak naprawdę od siebie przede wszystkim. Zanim coś komuś zaproponujesz, to doświadczasz na sobie. Tak, bardzo lubię testować rzeczy, które wpadają gdzieś. Ja jestem trochę wizjonerem i ja jestem bardzo dobry na początku projektu. Natomiast niekoniecznie już później, w związku z tym musiałem bardzo mocno wypracować model delegowania zadań,
Ale wiedząc o tym, że czasami ta moja wizyjność to właśnie takie łączenie różnych kropek w jedną całość może być bardzo trudne dla wielu innych osób. Dlatego, że ja mam taki styl, że kurczę, ale mam fajny pomysł, to będzie tak i tak. A wszyscy potem rozkładają ręce, o co Łukaszowi chodziło. W związku z tym musiałem się w którymś momencie nauczyć, żeby zrobić krok do tyłu i sprawdzić, czy ten pomysł, który mam, czy on po prostu zadziała, po to, żeby trochę nie wprowadzać w kłopoty inne osoby. Więc tak, testuję to na sobie. Jakiekolwiek narzędzie, które wdrożyłem, które też pewnie o nich opowiem, to były narzędzia, które najpierw na sobie sprawdzałem. Oczywiście, jeżeli to były narzędzia, które nie mogłem sprawdzić na sobie, to dopytywałem się, dowiadywałem się. Takim elementem, który był dla przykładu ten projekt wdrożenia 6-godzinnego czasu pracy, to zanim cokolwiek ja zrobiłem, to wcześniej skontaktowałem się ze znanymi mi, które sprawdziłem w internecie, takimi case'ami na świecie, gdzie ktoś próbował wdrożyć 6-godzinny czas pracy i rozmawiałem z szefami tych firm, co im się udało, co się nie udało, co autentycznie się kryło za takim projektem, więc tutaj nie testowałem, ale zbierałem informacje, czy to w ogóle ma sens dla mojego zespołu. Mhm. Jasne. No ja myślę, że też jeżeli chodzi właśnie o twoje podejście, twoje myślenie, jakieś właśnie twoje wartości, myślenie o ludziach, to tutaj też wybrzmi w trakcie właśnie naszej rozmowy. Więc cóż, myślę, że możemy zacząć. Jakby takie moje pierwsze pytanie, to właśnie w ogóle tak, co dla ciebie, Łukasz, oznacza zaangażowanie? No bo wiemy, że literatura ma jakieś tam swoje definicje, możemy je znaleźć w książkach, ale co dla ciebie to osobiście znaczy? Jakby do czego to się sprowadza? Nie wiem, jak ty poznajesz na przykład sam u siebie, że ty jesteś zaangażowany? Po czym to się w ogóle poznaje, tak? Nie wiem, po ilości wykonywanych zadań, po jakości wykonywanych zadań, czy jeszcze po czymś innym? Jak ty to rozumiesz? Tak, zaangażowanie to jest taki wielki worek. Tak, tam, to trochę jakby porozmawiać o tym, czym jest miłość. Mm-hmm. Tak, jakbyśmy zadali tak pytanie, trochę, żeby trochę wejść z tego biznesu, bardziej taki element ludzki, to zadajemy sobie pytanie, czym jest miłość? Nie? To pewnie usłyszelibyśmy wiele, wiele definicji i wiele odpowiedzi. Pewnie można by filozoficznie dyskutować, czym jest miłość, opierać się o badania i tak dalej, i tak dalej. Tak samo jest z zaangażowaniem. Trochę przewrotnie odpowiem. Mogę na pewno powiedzieć, czym zaangażowanie nie jest. I to często w organizacjach jest mylone już na poziomie badania zaangażowania, sprawdzania, jaki mamy zaangażowany zespół. Na pewno zaangażowanie to nie jest satysfakcja i szczęście pracowników. A często tak właśnie nam się wydaje, że to może być to. Jest to element, jest to, to właśnie to szczęście, satysfakcja, to jest warunek konieczny, ale niewystarczający. To jest tylko pewien element bardziej złożonego świata, złożonej rzeczywistości, jaką jest zaangażowanie. Często w związku z tym organizacje popełniają pewien błąd merytoryczny i jak badają zaangażowanie, to pytają się o dobrostan, o szczęście, o satysfakcję, ale to jest niewystarczające. A dlaczego? Ano dlatego, tak mówiąc z punktu widzenia czysto biznesowego, co nam z pracownika, który jest szczęśliwy, usatysfakcjonowany, a nie wykonuje swojej pracy? Tak? Zwróćcie uwagę, że można być szczęśliwym, usatysfakcjonowanym, ale kompletnie na przykład nie pasującym do organizacji, nie wykonującym swoje zadania, nie będącym zaangażowanym. W związku z tym to zaangażowanie to jest większa rzecz, na niego składa się bardzo wiele elementów. Dla mnie zaangażowanie to jest takie bycie emocjonalnie w organizacji. Tak, to jest bycie w niej, to jest autentyczne bycie, to jest bycie takie właśnie zaangażowanie na poziomie emocjonalnym. Tak? Jestem częścią większej całości i pewnie trochę jak też w związkach, w miłości, są gorsze i dobre momenty. Nie można być non-stop 100% zaangażowany, to byłoby trochę dziwne. I między innymi po tym mogę poznać, że jestem zaangażowany, że mogę uchwycić moment, kiedy nie jestem zaangażowany. Tak? Wtedy mogę zrobić refleksję. Dlaczego nie jestem teraz zaangażowany? Dlaczego mi się nie chce iść do pracy? Dlaczego mi się nie chce czegoś wykonać? I taka autoświadomość tego może pokazać w sposób taki właśnie odwrócony, czym to zaangażowanie jest, żeby potem zobaczyć,
ten dzień, kiedy wchodzę z pełną energią, chce mi się to zrobić, chcę to robić, wchodzę w to, działam, współdziałam, współpracuję. Więc zaangażowanie dla mnie to jest na poziomie takim bardzo emocjonalnym, tak? Jestem częścią większej całości. Chcę tu być, ale również ze swoimi wszystkimi przywarami, z mocnymi stronami, słabymi stronami, z lepszymi dniami, gorszymi dniami. Tak jak w związku. Mm-hmm. Tak? Jakiś związek, który... Ja zawsze jestem czulony na takie związki, które mówią, że ale my się nie kłócimy od 10 lat. My nie mamy żadnych problemów ze sobą. My jesteśmy tacy grzeczni, potulni i tak dalej. To coś jest, to chyba że jakiś zęb w związku, tak? No to super. Natomiast no, nie można być w związku cały czas na takim poziomie, że wszystko jest super, ekstra i tak dalej. Są też gorsze momenty. W związku z tym dla mnie to zaangażowanie to jest takie właśnie uważne patrzenie na to, co się dzieje w zespole, to, co się dzieje we mnie osobiście, jak wyglądają relacje między nami, co jest dla nas ważne. Także dla mnie to jest taka właśnie energia, którą się wnosi do firmy. Oczywiście samo zaangażowanie można sprowadzić do kilku takich bardzo kluczowych elementów, które są istotne z punktu widzenia zaangażowania. Tych elementów jest, w zależności od tego, jaką metodologię się przyjmie badawczą, jest, to może być, nie wiem, 12, 15, 100, to nie ma znaczenia. Ja bardzo lubię takich 10 elementów, które właśnie kształtują zaangażowanie. Tak? To jest takie, co można sprawdzić, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, czy zespół jest zaangażowany, czy ja jestem zaangażowany. Wiem, że po rozmowie ze mną będziecie mieli kolejną rozmowę z firmą, przedstawicielem, który czytałem raport, który wykonuje badania zaangażowania. Ja widziałem już wiele badań zaangażowania przeróżnych. Sam prowadzę regularnie od wielu lat badania zaangażowania w swojej firmie i dla mnie są takie cztery... Ja przepraszam, przymknę drzwi, żeby nie przeszkadzać pracownikom. O, okay. Dziękuję. Już jestem. Dla mnie jest 10 takich kluczowych elementów, które sprawdzają, czym zaangażowanie jest. Ale zanim to powiem, to trochę tak, trochę was zaproszę do pewnej, jeżeli macie gotowość tak samego rana, do pewnego myślenia. Wróćmy do tej miłości. Jak sądzicie, czy da się zbadać miłość? To znaczy, da się zbadać, czy ktoś mnie kocha, albo jestem kochany? Albo jakbyście to zrobili? Moim zdaniem nie, od razu powiem. Okej, dlaczego? Znaczy, dla mnie jednak jest to coś, co się czuje przede wszystkim. Ciężko to jakoś opomiarować. Co by miało być tutaj wskaźnikiem? Wiem, że ktoś kiedyś, ale nie pamiętam kto, wymyślił jakiś wzór w ogóle na miłość. Natomiast nie wiem, jakie jakby poszczególne elementy on tam uwzględnił, ale właśnie jest wymyślił jakiś taki wzór. Ale no, ja jakoś tego nie widzę osobiście, ale może zmienię zdanie po tym, jak usłyszę coś od was. A ktoś ma jakiś pomysł, jakbyśmy zbadali, czy twój partner, partnerka mnie kocha? Tak? Albo jaki jest poziom tego kochania? Czy dałoby się to jakoś skwantyfikować? Macie jakiś pomysł? Ile razy mówi do mnie, kocham cię, ile razy się uśmiecha do mnie z rana, a ile wieczorem. Ja mam inną propozycję, aczkolwiek chyba nie będzie pomiaru, bo jeśli dobrze poznajemy partnera i jego życie i wiemy, w jaki sposób jemu okazywano miłość w dzieciństwie i obserwujemy jego zachowania, to im więcej razy przejawia takie zachowania w stosunku do nas, bo to jest ta manifestacja miłości, której się nauczył w dzieciństwie, tym więcej razy możemy zauważyć, bo on to robi pozaświadomie. Manifestuje swoją miłość w taki sposób, w jaki został nauczony przez rodziców, czy też przez opiekunów. Generalnie w tym wczesnym dziecięcym okresie. Okej. Okay. Macie jeszcze jak pomysł, jak to można jeszcze skwantyfikować, przejść z tej właśnie jakościowej perspektywy na ilościową? Można by na przykład jeszcze stworzyć taki model i powiedzieć sobie, nie wiem, ile razy używa moją kartę kredytową, ile razy mnie całuje w ciągu dnia, ile razy mówi do mnie, tak jak mówiłeś, Andrzeju, kocha mnie, ile razy przygotował mi śniadanie, ile razy pięknie popatrzył na mnie z wielką miłością i tak dalej. Zobaczcie, możemy stworzyć taki model cały,
I tworząc taki model, wybierzemy sobie, nie wiem, 600 parametrów mówiących o tym, że ktoś mnie kocha, tak? Chcemy się dowiedzieć, czy kocha mnie w skali od 1 do 10. Mamy 600 parametrów, bardzo różnych. Tutaj pewnie moglibyśmy godzinę jeszcze spędzić i wymyślać kolejne parametry. I kolejnym krokiem, tak z punktu widzenia modelowania statystycznego, byłoby sprawdzenie, które są autentycznie parametry, które działają, które mówią o tym, że ktoś mnie kocha. Tak? Czyli z tych 600 wybieramy sobie 15, 20, cokolwiek by to nie było. Ja mówię teraz o takim modelowaniu statystycznym. Ponownie robimy sprawdzenie, szukamy, nie wiem, związki, które się kochamy, kochają i sprawdzamy, czy te parametry działają u nich i odkrywamy model badawczy. Wow, mamy 20 pytań na to, żeby odpowiedzieć na koniec dnia, jak bardzo w skali od 1 do 10 jestem kochany albo kocham kogoś. Dokładnie tak samo jest z zaangażowaniem. Nie da się wprost odpowiedzieć na pytanie, jak bardzo jestem zaangażowany. Zwróćcie uwagę, tak? No bez sensu byłoby pytanie, powiedz mi w skali od 1 do 10, jak jesteś zaangażowany? No 8. Tak? No byłoby to bardzo trudne, dlatego że zaangażowanie to też są emocje. Ja chcę powiedzieć właśnie od początku, że dla mnie w ogóle praca z zaangażowaniem to jest praca z człowiekiem, a człowiek to są emocje, to są myśli, to są przeżycia. To nie są na koniec dnia parametry finansowe, twarde i tak dalej, chociaż staramy się rozpaczliwie w firmach zrobić wszystko, żeby przenieść te miękkie parametry zaangażowania, a jeszcze na twarde parametry, jeszcze na koniec dnia najfajniej byłoby zobaczyć, jak one się łączą z wynikami finansowymi. Tak, no to jest taka, no to tak się dzieje i tak to robimy. Sam też tak robię oczywiście. Natomiast najważniejszy jest ten element, żeby dobrze zrozumieć, uchwycić, czym jest to zaangażowanie. I różne firmy w różny sposób to badają. Jedno z takich badań zobaczycie dzisiaj, a właściwie wynik takiego badania po spotkaniu ze mną. Tak, Krzysiek będzie to omawiał. Dokładnie. Krzysztof, tak, widzę, Krzysztof już jest, Krzysztof będzie prezentował to. To też jest jakiś model, tak? Gdzie nie pyta się wprost, jak jestem zaangażowany, tylko pyta się o zupełnie inne rzeczy. Mhm. Okay? To tak samo może być z miłością. Zachęcam Was do takiego mentalnego myślenia i stworzenia własnego modelu kochania. Tak, Dorota, jeszcze tak, jeżeli mogę, dzięki za inspirację, bo ja sobie tak myślę, bo od razu pomyślałem o tym, co ja sądzę o miłości. Dla mnie z kolei jest tak, że miłość to jest absolutnie świadomy akt woli. Mhm. Tak? To świadomie podejmujesz decyzję, ja Ciebie kocham. I za tym idą pewne konsekwencje, pewne wyzwania, szanse i tak dalej. I w ten sposób też trochę odrzucam to właśnie, to co się nauczyłem wcześniej, to co przeżyłem w młodym wieku. A nawet nie odrzucam, tak? Może nawet korzystam z tego też, w zależności od tego, co to było. No to już wiemy, jak badać zaangażowanie, tak? Wydaje się, że wiemy. Wydaje się, że wiemy, tak. Pewnie Krzysztof więcej opowie o tym, o swoim modelu. Ja korzystam z różnych narzędzi. Dla mnie testowałem bardzo różne rozwiązania i korzystam z dwóch narzędzi. Jedno narzędzie to jest takie, gdzie raz w roku badam poziom zaangażowania w zespole. To jest takie duże podsumowanie, duże badanie. Natomiast raz na kwartał robię taką szybką, taki checkpoint, sprawdzam, jaki jest trend w zaangażowaniu. To takie szybkie badanie, które właściwie trwa 15 minut i można to zrobić bardzo szybko. Teraz zmierzam w kierunku takiego real-time badania, czyli nie robienia badania raz na jakiś czas. I tak jak to Krzysztof będzie opowiadał o tym, żeby nie było kwestionariuszy, co bardzo lubię, tylko tak naprawdę sprawdzanie, co się dzieje dzień po dniu. Tak? Takie płynące cały czas badanie, czym jest zaangażowanie. Dla mnie tak w dużym uproszczeniu, w takim modelu badawczym jest praktycznie 10 takich elementów, które wpływają na zaangażowanie, tak, które można już zbadać, można sprawdzić i połączyć to z elementami zaangażowania. Pierwszy taki element to jest, jaka jest kultura uznania informacji zwrotnej w firmie. To są dwa parametry. Uznanie, czyli jak gratyfikujemy pracowników za ich działania, jak ma możliwość otrzymania gratulacji od, nie wiem, od swojego przełożonego, od innych pracowników. Tak? Drugi element to jest informacja zwrotna. Jaka jest kultura informacji zwrotnej? Jeżeli jest kultura informacji zwrotnej, to pracownik ma poczucie tego, że może wzrastać i tym samym to jest taki wskaźnik, który zwiększa jego zaangażowanie. Mówiąc inaczej, mała kultura informacji zwrotnej może zmniejszać poziom zaangażowania ogólnego. Szeroko pojęte szczęście. To jest to, co mówiłem, tak, że szczęście nie jest wystarczającym,
ale jest to jeden z elementów, który może wpływać na zaangażowanie. Jak bardzo szczęśliwy jestem w tym miejscu, gdzie jestem? Oczywiście tutaj pojawia się kolejne pytanie, jak badać szczęście i tak dalej, ale to zostawmy na ten moment. Czwarty element, który jest istotny z punktu widzenia zespołów, pracowników, to jest to, czy mam możliwość rozwijać siebie, czy mam wpływ na swój rozwój osobisty, nawet nie te co kompetencje takie twarde związane z miejscem pracy, ale mój rozwój osobisty w tym miejscu, gdzie jestem. Jeżeli jestem zadowolony z tego i widzę perspektywę swojego rozwoju osobistego, to oznacza, że mogę być bardziej zaangażowany. Satysfakcja, na ile jestem zadowolony z tego miejsca pracy. Szeroko pojęte zdrowie fizyczne i mentalne, czy jestem zdrowy w tej pracy, czy mentalnie się dobrze czuję, czy jestem obciążony psychicznie i tak dalej. To lubię to, bo to jest takie bardzo na przykład, ja korzystam z badania IC Potential, to jest takie globalne badanie, tam jest na przykład takie pytanie, gdzie rano jak idę do pracy, czy boli mnie brzuch? Trywialne pytanie, ale za tym się kryje bardzo dużo, bo można wywnioskować z tego, że ktoś może przeżywać stres, idąc do pracy. W związku z tym, przeżywając stres, pojawiają się takie elementy gastryczne, a to oznacza, że ta osoba prawdopodobnie będzie mniej zaangażowana niż inna osoba. Kolejna rzecz, którą można zbadać jako element zaangażowania, jako wskaźnik, to jest sprawdzenie rekomendacji. Na ile pracownik rekomenduje swoim kolegom, innym, to miejsce pracy, w którym jest. To się nazywa tak bardzo ładnie NPS, czyli Net Promoter Score. I im wyższa jest ta chęć do tego, żeby rekomendować miejsce pracy, tym to może oznaczać, że ten pracownik jest bardziej zaangażowany. Byciem takim ambasadorem na zewnątrz, prawda? Jest trochę ambasadorem, tak, bo wtedy on pokazuje to, kurczę, tu się fajnie pracuje. Tu rekomenduję przyjść do pracy. Ja tak powiem wam, że ja ten wskaźnik mam bardzo wysoki u siebie w firmie, do tego stopnia, że od 6 lat żadna rekrutacja u mnie w firmie nie odbyła się na zewnątrz. To znaczy wszystkie rekrutacje były z rekomendacji pracowników. Wyobraźcie sobie, jakie są gigantyczne oszczędności, to jest jedna rzecz, a jak to powoduje dalsze zwiększenie zaangażowania. Tak? Kolejne dwa elementy, które są ważne z punktu widzenia zaangażowania, to jest to, jakie mamy relacje z menadżerami oraz relacje z kolegami. Jeżeli mam dobre relacje z menadżerami, to mi się dobrze tu pracuje. Jeżeli mam dobre relacje z kolegami, to mi się dobrze pracuje. Mogę być bardziej zaangażowany. I koniec, last but not least, moim zdaniem to jest, co powinno być absolutnie jako pierwsze. Jakoś tak mam duże poczucie, że za tym się kryje bardzo dużo takich ciekawych elementów, nawet nie związanych z zaangażowaniem, tylko nawet z większą perspektywą, to jest to, czy moje prywatne, moje osobiste przekonania, moja misja, moje cele są zgodne z misją i celami firmy. To jest to, co Simon Sinek bardzo ładnie opowiada, start with why. Jakie jest moje why i czy moje why pasuje do why firmy? Jeżeli ta zgodność jest, to rodzi się druga rzecz, którą bym powiedział jako najważniejsza rzecz i nawet powiedziałbym, że aczkolwiek nie mam metody na to, jak to badać, za wyjątkiem takiej po prostu personalnej rozmowy z pracownikami, to jest to, czy jak ja pracuję, czy robię to z poczuciem sensu? Czy to ma sens, co ja robię? Jeżeli to ma duży sens, to automatycznie pojawia się fantastyczna platforma do bycia zaangażowanym pracownikiem. Czasami mam takie wrażenie, pracując, też pracuję aktywnie jako trener biznesu, jako doradca w innych firmach, mam czasami takie wrażenie, że firmy, nawet te, co robią badanie zaangażowania, sprawdzają to i tak dalej, to zamieniają poczucie sensu w targety. No to jest trochę trudne, szczególnie ja to widzę w działach sprzedaży, gdzie te targety są szalenie istotne, ale jak tam nie ma poczucia sensu, to kilichą mi te targety. To wtedy mamy pracownika, który będzie być może usatysfakcjonowany, szczęśliwy, zrobi swoje i tyle. I nic ponadto. Dlatego, że zaangażowany pracownik to też to jest pewne, przynosi pewne bardzo dobre efekty dla organizacji, dla siebie, dlatego, że działa i robi troszkę więcej niż można byłoby oczekiwać od niego. I tak zobaczcie, trochę opowiedziałem o tym, jak może wyglądać model badawczy zaangażowania pracowników, tak? Czyli nie pytamy wprost o zaangażowanie, tylko pytamy o inne rzeczy, które są istotne z punktu widzenia złożenia tego systemu zaangażowania w jedną całość. I potem dopiero pojawia się indeks zaangażowania, jak zbierzemy sobie te informacje. Jak zobaczycie różne badania, to one wszystkie dotykają tych elementów w różny sposób, ale wszystkie dotykają właśnie tych elementów, o których mówiłem, ale się rozgadałem.
No, ale bardzo interesujące, jak mówiłaś właśnie o tych 10 elementach, to ja to bardzo mocno czuję. Jakby gdzieś tam też mogę sobie porównać moje miejsca pracy, gdzie właśnie jakby większość tych czynników rzeczywiście było spełnionych i jest takie wtedy fajny flow, a kiedy tego nie ma, to tak właśnie trochę na takim zaciągniętym ręcznym, jakby jechać autem, to cały czas na takim zaciągniętym ręcznym trochę się właśnie wtedy jedzie. To nie jest taka płynna jazda, swobodna. Bardzo fajna metafora. Łukasz, wiesz co, ja chciałam się też ciebie zapytać jeszcze w ogóle jakby skąd właśnie w ogóle był to zainteresowanie w ogóle tym tematem? Co było takim bodźcem, takim jakimś impulsem, który wpłynął na to, że ty stwierdziłeś, że tym warto się zająć, tak? W tym kierunku chcę jakby zainwestować swoją energię i swój czas. Tak, to się wydarzyło trochę parę lat temu. To były niejako dwa równoległe procesy. Pierwszy to jest to, że ja zacząłem inwestować w siebie, w swój rozwój osobisty, poszukiwanie poczucia sensu, szczęścia, i tu mógłbym też długo opowiadać o tym. I uznałem, że, znaczy uznałem, no, usłyszałem piękne zdanie, chyba Miłosz Brzeziński to powiedział, które jakoś tak mi strasznie utkwiło w głowie, że biznes to jest kupa ludzi. To nie jest to, że organizacja ma dowieść EBITA, marże brutto i tak dalej. Na koniec dnia to jest kupa ludzi. Jak zacząłem tak myśleć trochę, przeformułować to w swojej głowie, że muszę zacząć od ludzi, zacząć od siebie, od ludzi, no to zaczęło mi tak kiełkować w głowie, to sprawdźmy, gdzie jesteśmy. Tak? Spróbujmy uchwycić elementy, które nas łączą, które nas dzielą, co potrzebujemy, żeby naprawdę to było fantastyczne miejsce pracy. No połowę życia prawie spędzamy w miejscu jakimś pracy, no to jakoś tak fajnie byłoby, że to miało poczucie sensu to wszystko. Więc to był taki pierwszy element związany ze mną, z moim myśleniem o tym, że no, to spotykają się ludzie, to jest spotkanie ludzi. Tak? Oczywiście musimy dowozić wyniki finansowe, to jest jasne, ale wcześniej jest coś ważniejszego. To był jeden element. Drugi element, już taki czysto techniczny, wynikający z tego, że moja firma była na bardzo takiej szybkiej ścieżce rozwoju, nawet chyba momentami za szybkiej, i nastąpiło po prostu przeciążenie systemu, gdzie zauważalnie, to się działo 6-7 lat temu właśnie, zauważalnie mniejsza energia, pojawiające się pewne wyhamowanie trendu wzrostowego, no coś się działo takiego, co dało mi do myślenia, że no, trzeba wziąć sprawy w swoje ręce i zacząć po prostu działać. No i zacząłem dokształcać się w tym kierunku i uznałem, że praca z zaangażowaniem nas wszystkich jest bardzo, bardzo istotna. Oczywiście również, tak jak na początku to o tym rozmawialiśmy, gdy zacząłem od siebie i sobie zadałem pytanie, czy ja jestem zaangażowany. W ogóle tak powiem wam jedną rzecz, że to znajdziecie w różnych badaniach, dlaczego programy zaangażowania nie udają się w organizacjach. No właśnie. Jest kilka powodów, ale są dwa takie kluczowe. Pierwszy to jest taki, że jest robione badanie zaangażowania, a potem nic się z tym nie robi w firmie, albo robi się to w niewłaściwy sposób. Tak? Czyli chodźcie, sprawdzimy sobie, jak jesteśmy zaangażowani, tam wyszedł indeks XYZ, ale fajnie, pogadamy, nic z tym nie robimy. Tak? Albo robimy niewłaściwie, albo na przykład dajemy jako to obowiązek, że to jest obowiązek menadżera, że ma pracować. To za chwilę też o tym opowiem. To jest jeden element. Ja to też właśnie obserwuję w firmach, którym doradzam, że popełniają ten błąd. Drugi element, najciekawszy chyba, który też pokazują badania, chyba nawet badania Gallupa, że najważniejszym powodem, największym powodem, głównym powodem nieudawania się pracy z zaangażowaniem, z projektami zaangażowania, jest to, że sam menadżer nie jest zaangażowany. To jest tak oczywiste, ale tak niewychwytywalne w ogóle. Jakoś tak nie, organizacje się nie skupiają na tym, że trzeba zacząć przede wszystkim od samych menadżerów, a w szczególności od tych menadżerów, którzy na przykład w ramach struktury są odpowiedzialni za projekt takiego właśnie wdrożenia zaangażowania. Moim zdaniem to też może troszkę wynikać z takiej postawy, że jednak myślimy, że to wiecznie z tymi naszymi pracownikami jest coś nie tak, więc to ich musimy motywować, tak? O, ja to jeszcze powiem jeszcze dalej. Najczęściej jest tak, że to jest projekt działu HR,
HR-y muszą, to jest projekt HR-owy, one muszą to zrobić. To jest najgorsze, co się może wydarzyć w firmie, bo to już jest po projekcie. Mhm. Ja zawsze jak mówię firmom, które pracują z zaangażowaniem, mówię jedną rzecz. To nie jest projekt HR-owy, to jest projekt menadżera i zespołu. To jest wspólny projekt zespołu z menadżerem. Jeżeli cokolwiek się wyłączy, czy na przykład zespół sam będzie pracował nad wynikami zaangażowania, albo sam menadżer, nic z tego nie wyniknie. To jest wspólny projekt, to jest wspólna praca, gdzie szukamy odpowiedzi na pytanie, co mamy poprawić, żeby nam wszystkim było lepiej. Taki mały komentarz. Na ostatnim turkusowym śniadaniu w Warszawie gościem był Piotrek Medyński, współwłaściciel i prezes firmy iSolutions. I w tej chwili rozpoczęli projekt Zero HR-u. Czyli mówiąc o co teraz Łukaszu powiedziałeś, na zasadzie takiej HR jest ważne, ale nie na poziomie czegoś oddzielnego, tylko na poziomie każdego z menadżerów. Czyli przeszli pewną drogę budowania i kultury, i wszystkiego, co jest wokół, i weszli teraz w kierunek taki HR jako oddzielny nie jest nam potrzebny. Andrzej, dziękuję Ci bardzo, bo to jest też takie moje myślenie i ja wam zapomniałem powiedzieć, ja w swojej firmie nie mam HR-u. Ja jestem w butach HR dyrektora jako country manager. To znaczy ja pełnię rolę zarówno takiego właśnie inspiratora HR-owego, jak i normalnego country managera. Nie mam HR-u. Mam jedną osobę, która po prostu wspiera mnie w procesach HR-owych, mam firmę zewnętrzną, która prowadzi mi payroll i tak dalej, ale cała ta część odpowiedzialności za rozwój zespołu, za zaangażowanie jest po stronie mojej i moich menadżerów. Tak? HR nie jest w ogóle włączony w to absolutnie w żaden sposób. I też do tego właśnie zachęcam, żeby firmy zmieniły właśnie sposób myślenia, jeśli chodzi o pracę nad zaangażowaniem, że to nie jest w ogóle projekt HR-owy. To zupełnie w innym miejscu. No i właśnie, wracając do twojego pytania, no to były te dwa elementy, tak? Czyli ten element mojego rozwoju, myślenie o tym, że chcę być w takim miejscu, gdzie jestem zaangażowany, gdzie jest mi dobrze i mieć w ogóle pracować z zespołem, który też jest zaangażowany, żeby im też było fajnie i dobrze. No i oczywiście ta poprawa pewnych wyników, bo widziałem, że trend jest taki, że coś muszę zrobić. No i wtedy zacząłem właśnie pracować bardzo mocno nad tym, co zrobić, żeby zrobić. To... No właśnie, i co było dalej? Jakby w ogóle, jak do tego podszedłeś, do tego tematu, od czego rozpocząłeś, jakie były twoje pierwsze kroki, co się działo dalej? Tak, oczywiście pierwszą rzeczą, jaką zrobiłem, to to, żeby poszedłem tradycyjną drogą rozważań na temat zaangażowania, żeby zbadać, gdzie jestem z zaangażowaniem. Tak? Wybrałem, właściwie doktoryzowałem się z metod badawczych wtedy, sprawdziłem różne narzędzia dostępne i tak dalej. Wybrałem dwa narzędzia do tego, żeby równolegle badać. I też tak się też dobrze złożyło, że już zostałem wtedy trenerem biznesu, coachem, więc sporo takich elementów mogłem wdrożyć w swojej firmie. Zrobiłem pierwsze badanie, duże badanie i zaprosiłem cały zespół do pracy warsztatowej nad wynikami badania. Wierzcie mi, że to było bardzo odkrywcze, dlatego że okazało się, że to wcale ja nie muszę jako menadżer wymyślać, co mamy poprawić w firmie, tylko zespół doskonale wie, co trzeba zrobić, co zmienić. Więc wybraliśmy z tych najsłabszych wyników badania, to co było najważniejsze dla nas z punktu widzenia takiego największej różnicy między tym, co zespół oczekuje, a co ma, to były cztery takie obszary, jak pamiętam dobrze. Poprosiłem po prostu warsztatowo, żeby zespoły pracowały nad tym, co mamy wdrożyć. Wierzcie mi, ilość pomysłów, która się pojawiła, pewnych innowacji, no była niesamowita. I najważniejsze było w tym wszystkim to, że ja zgłaszałem pełną gotowość, że to, co możemy zrobić, na co mamy wpływ, to od razu będziemy to wdrażać. I krok po kroku zebraliśmy wszystkie wyniki pracy warsztatowej, oczywiście ustaliliśmy priorytety, możliwości, wybraliśmy te wszystkie rzeczy, które możemy wdrożyć i krok po kroku je wdrażaliśmy. Co więcej, większość tych rzeczy była wdrażana przez samych pracowników. A co tak, było tym priorytetem? Co to były za te cztery obszary takie, które żeście wyodrębnili najważniejsze? Tak, już nie dając się w szczegóły, to pierwsza rzecz to była taka, że musieliśmy poprawić wewnętrzne procesy. W sensie taki, że bardzo dużo rzeczy było marnowanych, czas był marnowany na takie działające procesy. W związku z tym musieliśmy te procesy uchwycić, te, które nie działają i na normalnym świecie je poprawiać. Tak? To było szalenie ważne. Pojawił się drugi element, o którym też mówiłem, jako jeden z wskaźników wpływających na zaangażowanie. To jest takie popatrzenie, kim ja będę w tej firmie za parę lat. To znaczy, jak wygląda mój rozwój osobisty.
I tutaj też była wspólna praca, gdzie bardzo dokładnie wprowadziliśmy taki nowy proces definiowania potrzeb szkoleniowych, rozwojowych. W efekcie właściwie nie musiałem tworzyć planu na szkolenia, na rozwój poszczególnych osób, gdyż ten plan się stworzył sam i tylko właśnie musiałem znaleźć na to oczywiście zasoby oraz doprowadzić do tego, żeby te szkolenia się odbyły. Też był takim ważnym elementem, to była taka, znaczy jak kształtować relacje pomiędzy menadżerem a zespołem i zespołami, którymi zarządzają. Tak, jak to zrobić, żeby to było jeszcze lepiej funkcjonowało, żeby było trochę więcej zaufania, więcej współpracy, współdziałania. I tutaj również jednym z pomysłów to było to, że wtedy wdrożyłem taki system takich technik coachingowych, to znaczy szkoleni byli wszyscy moi menadżerowie z technik coachingowych, czyli trochę zmiana ich roli z typowego menadżera administratora w rolę takiego menadżera coacha. Wtedy jeszcze nie znałem wyników badań, jakie zrobił Google, nie wiem, czy znacie taki projekt, Aristotel. Oni chcieli sprawdzić, no Google jest znany z tego, że zatrudnia najlepszych na rynku. Autentycznie jest to bardzo trudny proces, żeby dostać się do tej firmy, połowa z nich to doktorzy i tak dalej, ale odkryli, że część zespołów jest bardziej efektywna niż inna część zespołów. I zaczęli sprawdzać, co jest takiego, co powoduje, że niektóre zespoły są bardziej efektywne, a niektóre zespoły mniej. I odkryli jedną pierwszą rzecz. Najważniejszym elementem wpływającym na efektywność zespołów jest bezpieczeństwo emocjonalne. Zwróćcie uwagę, jaki piękny, miękki element. Bezpieczeństwo emocjonalne. No tutaj to jest to, co mówiłem na początku. Firma to kupa ludzi. A myślę, że o tym często zapominamy właśnie. Dokładnie. Firma zajmuje się jakimś wdrażaniem jakichś narzędzi, a nie ma tej esencji, tej podstawy, tego fundamentu. Dokładnie, dokładnie tak. Więc trochę po tych pierwszych wynikach badania bardzo chciałem mieć taką ludzką firmę normalnie w świecie. Trochę kontynuacją tego badania, które robił Google, które też mi jest bardzo bliskie, to chyba się nazywało Sokrates, rozwinięcie tego badania, to było sprawdzenie, co czyni menadżera efektywnym menadżerem. I tam oni zbadali chyba, nie wiem, kilkuset menadżerów w swojej firmie, porównali ich efektywność z tym, kim są, jakie są potrzeby i tak dalej. I również efekt tego badania jest niesamowity, gdyż na pierwszym miejscu najważniejszą rzeczą, która czyni menadżera najlepszym menadżerem, jest to, że to jest menadżer coach. Czyli ja trochę błądziłem wtedy 6 lat temu, a ktoś inny to już sprawdził, przepraszam, mam, a ktoś inny miał już te wyniki badania zrobione. No dobra, powiedz w ogóle, jak w ogóle też przebiegał ten projekt, no bo domyślam się, że też to nie było tak wszystko gładko, lekko, łatwo i przyjemnie. Pewnie napotykaliście też na jakieś trudności i właśnie, co to były za trudności, jak sobie z nimi radziliście? Zaskoczyło w ogóle, wiesz, w trakcie. Mam tylko prośbę, muszę coś napisać pilnie, bo... Okay. Życie. Życie, tak. No dokładnie. Natomiast to, co Łukaszu powiedziałeś, teraz przekładając na podejście turkusowe, na firmę, no w dużej mierze zmiana jest roli w ogóle menadżera z poziomu tego górnego, przejście na ten poziom i de facto właśnie wspieranie poprzez coachowanie, ale coachowanie nie tak jak w dużych korporacjach czasami to coachujmy go, bo tak, tak. No niestety nie, mamy... Tak, ja się zgadzam, takie, że... Taka spokojna rozmowa, wspieranie, traktowanie tak, się tak, po partnersku. No. Tak. Ja bardzo wierzę w ogóle w procesy coachingowe, są bardzo ważne, potrzebne, ale myślę, że dużo ważniejsze jest to, żeby menadżer wszedł w taką rolę właśnie miękką, trochę, żeby po prostu bardziej nauczył się słuchać niż odpowiadać, niż mówić, tak? Czyli zmienić te proporcje trochę, dlatego że to jest właśnie to, co Dominika wspominała o tym projekcie 6 godzin czasu pracy. Na koniec nie, ja dałem tylko i wyłącznie możliwość, słuchajcie, pracujemy 6 godzin, ale odpowiedzialność jest pracownika, każdego z was, żeby pracować 6 godzin. Tak? Słuchajcie, to jest takie piękne, że właściwie bierze się odpowiedzialność za to, co się robi, tak? Bierze się odpowiedzialność za zaangażowanie, bierze się odpowiedzialność za to, kim się chce być w firmie i tak dalej. No to są takie elementy bardzo, bardzo, bardzo ludzkie. I dlatego właśnie wtedy, w tym okresie mocno inwestowaliśmy w to, żeby
żebyśmy właśnie pracowali trochę jak manager, coach, żeby budować te relacje i no. No właśnie, ale my ale też natomiast te trudności, tak? Nie jesteśmy tak nauczeni, żeby brać tą współodpowiedzialność, no bo ty właśnie tak wspomniałeś na początku, że właśnie no, zaangażowałeś ludzi w ten proces, tak, żeby zebrać informacje, co jakby oni by usprawnili, gdzie właśnie są takie obszary, które wymagałyby poprawy. No ale jakby czasem mam taką świadomość, że nie wszyscy mogą chcieć brać tą odpowiedzialność. To jest ciekawe, tak? Oczywiście tak, natomiast warto zadać sobie pytanie, dlaczego ktoś nie bierze odpowiedzialności. Ja mam taką myśl zawsze i tezę, że nie ma odpowiedzialności bez wolności. Tak samo w drugą stronę nie ma wolności bez odpowiedzialności. Być może jest tak, że ktoś nie bierze odpowiedzialności, bo de facto nie ma takiej możliwości, żeby wziąć tą odpowiedzialność. Bo za tym się kryje właśnie możliwość autonomii, możliwość niezależności trochę, możliwość współdecydowania, właśnie bycia wolną tą jednostką taką, która by działa, funkcjonuje w organizacji. To jest, za tym też się kryje zaufanie oczywiście, tak? Więc ja myślę, że w ogóle to, co się wydarzyło rok temu, marzec, kwiecień, kiedy nagle wszyscy musieliśmy trochę inaczej działać, bardzo mocno zweryfikował nie jednego menadżera. Menadżer, który był typowym menadżerem, administratorem, to chyba sobie średnio poradził w tych czasach, tak? Albo musiał się bardzo szybko nauczyć nowych kompetencji, bo to była kompletnie nowa sytuacja. Zabrano mu władzę trochę. Można było poznać, jak pracuje z kilkoma firmami, bardzo szybko wychwycić tych menadżerów. To byli tacy, którzy ciągle musieli mieć kole, spotkania, bo nagle utracili kontrolę rzeczywistą, taką fizyczną i nie potrafili przejść na taki element, że właściwie to można puścić. A może zaufajmy, wszyscy jesteśmy w trudnej sytuacji, każdy sobie radzi jak najlepiej potrafi, dajmy sobie szansę. Bardzo moim zdaniem to zweryfikowało to, kim jest autentycznym menadżerem, menadżerem, liderem, a kto jest po prostu menadżerem z nadania, to znaczy posiadającym władzę. Bardzo ciekawe czasy pod tym względem. Dlatego właśnie ta odpowiedzialność, wolność, to jest ten element, który jest no, dla mnie istotnym elementem z punktu widzenia bycia w ogóle zaangażowanym. To właśnie może wróćmy też do tego, bo jakoś mnie to też bardzo ciekawi pod kątem tych trudności właśnie, które się pojawiły w trakcie realizowania tego programu zaangażowania, tak? Jakieś takie nieprzewidziane sytuacje właśnie, których się nie spodziewałeś może. Wiesz co, no ten proces sobie tam oczywiście działał, funkcjonował. Tych nieprzewidzianych rzeczy było trochę. Może na przykład na początek było taką nieprzewidzianą rzeczą, mogło być to, że potencjalnie mogłem rozbudzić wielkie oczekiwania co do możliwości tego, co wdrożymy, ale fajnie zrobimy te rzeczy. Nie zawsze da się zrobić rzeczy, które są wymyślone, skonstruowane przez zespół. Bo albo są nierealne, albo zbyt kosztowne, czasochłonne i tak dalej, tak? Więc trochę taka żonglowanie tym, co możemy, na co mamy wpływ, a co chcemy i co jest możliwe do zrobienia, mogło być trochę takim trudnym dla mnie elementem. Jakie przykłady mógłbyś podać? Co to takiego było? No chyba was nie zaskoczę, jak powiem wam, że w takim badaniu zaangażowania zawsze wychodzi jeden parametr, który jest najsłabszy, to jest wynagrodzenie. No więc to jest taki, no bo oczywiście jak się bada zaangażowanie, to też bada się poziom benefitów, wynagrodzenia i tak dalej. No to jak się domyślacie, to trochę trudny temat to jest, no bo z jednej strony no super byłoby, no wszyscy chcemy więcej zarabiać, a to tak czasem się nie da. Jak to tym zarządzać teraz, tak? Co to wymyślisz? No jedyne wymyślę, to zarabiajmy więcej. Natomiast tak, no i to jest de facto, to jest taki parametr, z którym się borykam za każdym razem. Tak muszę powiedzieć i chyba tak już zostanie, bo nie mam pomysłu na to, jak poprawić wyniki indeksu zaangażowania, poprawiając sam jeden tylko jeden element z kilkudziesięciu elementów, czyli wynagrodzenie. Drugim takim parametrem to jest takie właśnie pytanie, które jest w modelu badawczym IC Potential. To jest pytanie o to, czy mamy efektywną rozmowę o wynagrodzeniu. No więc ja mam zawsze dyskusję z moimi menadżerami. Słuchajcie, co to oznacza efektywna rozmowa o wynagrodzeniu? No jak rozumiecie się, z różnej perspektywy to oznaczają różne rzeczy.
Więc ja mogę powiedzieć jako menedżer, słuchaj, ja przeprowadziłem efektywną rozmowę na temat twojego wynagrodzenia, a mój menedżer, czy mój podwładny może powiedzieć, nie, to kompletnie była nieefektywna rozmowa. Więc to są takie rzeczy, które zaskakują czasami. Tak? Co się za tym kryje, że odkrywasz jedną rzecz. Kolejna rzecz tak z punktu widzenia mojej roli w firmie, że jak już się tak puści to i pojawi się zaufanie i o tym rozmawiamy, że nagle odkrywasz trochę taką drugą rzeczywistość, która jest w firmie. Nagle odkrywasz, że no może tak pięknie nie jest, jak mi się wydawało. Tak? Że może to takie moje poczucie, jaki to jest na przykład super menadżer, tak? To tak nie zawsze. I trzeba mieć dużo odwagi, żeby potem właśnie pracować z zaangażowaniem. Stanąłem przed zespołem, słuchajcie, no widzę, że tutaj jako menadżer popełniam błędy, taką dostałem informację, stoję przed wami, jestem autentycznym menadżerem, to jest dla mnie wyzwanie, ale podejmę się tego. Podejrzewam, że bardzo często menadżerowie się boją właśnie takich, takich badań, zaangażowania i tak dalej, bo to jest za tym trochę ukryta ocena. To nie jest prawda, że to jest ocena do końca. To jest chęć, zróbmy, żeby coś zmienić. To jest też szansa, żeby każdy z menadżerów też się zmienił w tej roli na lepsze. W związku z tym to by te zaskoczenia się tam pojawiały, że odkrywałem trochę inną rzeczywistość, niż mi się wydawało. Że na przykład pomysły, które miałem, były takie super pomysły, no wcale takimi super pomysłami nie były, a wręcz tworzyły pewne wyzwania dla pracowników. I to się dzieje, ale to by praca z zaangażowaniem dla mnie to jest właśnie praca z autentycznością, z prawdziwością, z odwagą bycia menadżerem, tak? Po prostu być odważnym. Słuchajcie, no to źle się dzieje, ale weźmy byka za rogi. A najgorsze, co można zrobić, to takie właśnie rzeczy chować pod dywan, udawać, że ich nie ma. A jeszcze gorsze, co czasami menadżerowie, jak pracuje z kilkoma, to co robią, to się zdarza. Pojawia się jakiś przejaw agresji. A przecież ja dla was wszystko dobrze robię. Przecież wszystko macie, co potrzebujecie. Ja tego nie rozumiem. Co wy chcecie ode mnie? Tak, to jest właśnie takie szukanie tej właśnie prawdziwości i autentyczności. Dlatego trzeba być gotowym na to, że będziesz zaskoczony. Na chwilkę właśnie, wracając, się... Dominiko, przepraszam, bo tam na Ewa na czacie zadała pytanie związane właśnie z tym czynnikiem, o którym powiedziałeś, Łukaszu, wyzwanie wynagrodzenia. Czy w ramach tego tematu zastanawiałeś się nad transparentnością wynagrodzeń? Tak, bardzo ciekawy temat w ogóle w mojej branży. Niektórzy moi konkurenci już trochę pokazali, jak wygląda wynagrodzenie. Ja mam gotowość i myślę, że mój zespół ma pełną gotowość do tego, żeby były transparentne. Niestety jest jedno wyzwanie, my jesteśmy częścią większej organizacji. Ja to, co robię, to robię tak niezależnie i tylko i wyłącznie tutaj części, za które odpowiadam, czyli za rynek Polski i Europy Środkowo-Wschodniej. Natomiast globalnie firma jest notowana na giełdzie papierów wartościowych w Sztokholmie i w związku z tym są pewne ograniczenia z tego wynikające, których po prostu nie przeskoczę globalnie. To, co mogę robić, to pokazywać średnią, medianę i tak dalej, ale zupełnie transparentność wynagrodzeń na dzień dzisiejszy formalnie nie wchodzi w rachubę. To tak mówiąc wprost. Natomiast pracując z wynagrodzeniem, jedną rzecz, którą na pewno mogłem zrobić i wziąłem za to odpowiedzialność, to jest przemodelowanie zupełnie systemu bonusowego. Tutaj szukać trochę i faktycznie ten model bonusowy, który 2 lata później już został wdrożony, który już mamy już właściwie od 4 lat, to jest bardzo dobry model, z którego i firma jest zadowolona, i pracownicy są zadowoleni, bo wiecie, jak to jest z modelami bonusowymi. Bardzo trudno jest znaleźć ten punkt pomiędzy tym, żeby zadowolić firmę, organizację, i zadowolić pracownika. Gdzie jest ten punkt na tym suwaku? Jak sobie z tym poradziliście? Chyba to było trochę metodą prób i błędów. Szukaliśmy takiego najlepszego rozwiązania dla naszej organizacji. To ten model jest nieprzekładalny na inne, pewnie na inne firmy. I po prostu sprawdzaliśmy, testowaliśmy, na ile jest zadowolenie z tego modelu i na ile to przynosi korzyści dla wszystkich. Więc tam właśnie już 4 lata niezmiennie ten model bonusowy działa. I no gdzieś właśnie zbalansowaliśmy tę potrzebę właśnie od strony organizacji, jak i samego pracownika. Jakoś tak wracając jeszcze do twojej poprzedniej wypowiedzi właśnie, jak mówiłeś o tym, że w trakcie tego programu właśnie odkryłeś trochę taką drugą twarz jakby organizacji. No to tak sobie pomyślałam, że właśnie takie rzeczy często wychodzą w ogóle przy takiej prostej rzeczy, kiedy w ogóle stworzy się pracownikom przestrzeń do tego, żeby oni mogli się wypowiedzieć, prawda? Bo tak naprawdę myślę, że
jednak menadżerowie mało pytają w ogóle w takiej bieżączce codziennej, mało pytają w ogóle pracowników, tak? Właśnie co byś zmienił, co wymagałoby z twojej perspektywy poprawy, tak? Żeby jakoś ułatwić, uprzyjemnić tą pracę. Czasem też szybko jakoś ucinamy jakieś narzekania, mi się wydaje, a za tym narzekaniem tak naprawdę może kryć się jakaś bardzo ważna dla nas informacja zwrotna czasami. Uważam, że też czasem jak człowiek jeszcze narzeka, to wbrew pozorom może oznaczać, że jeszcze mu zależy w ogóle. To jest bardzo ciekawe, organizacji jakiejś zmianie. To jest bardzo ciekawe, bo też tak uważam, że mam oczywiście takie osoby, które można by powiedzieć na pierwszy rzut oka, że to są bardzo super niezaangażowane osoby, bo mocno krytykują, mocno narzekają, ale bardzo szybko odkryłem, że to są najcenniejsze osoby. Bo to są te osoby, który okazuje się na koniec dnia, słuchaj, no narzekam, jestem wkurzona, wkurzony, że to nie działa, ale na koniec dnia po prostu ja chcę to zmienić. Ja jestem zmotywowany. Dlatego w takich projektach trzeba być właśnie bardzo uważnym na takie właśnie osoby. Te, które właśnie dużo narzekają, to tam się kryje najciekawsze rzeczy. Skąd to się bierze? I tu właśnie menadżer wchodzi potem, niezależnie od badania, jakie ma wyniki badania, zaangażowania, to wtedy właśnie menadżer wchodzi jako trochę coach. Co tam się dzieje? Co możemy zrobić? To jest gigantyczna energia, która może pomóc firmie, ale to jest taka też energia, z którą jak się nic nie zrobi, to to będzie destrukcyjna energia. Dokładnie, dokładnie tak. To narzekanie, ja zawsze jak opowiadam właśnie o projekcie zaangażowania, czy też o projekcie 6 godzin czasu pracy, to ja mówię, zwróć szczególną uwagę tam, gdzie jest najtrudniej. Podążaj za tym, gdzie się najbardziej boli. Bo tam jest największy potencjał na zmianę. Też tak uważam właśnie, że to jest takie pozornie właśnie źle postrzegane, że właśnie uciszajmy tych narzekających, bo oni nam tutaj psują w ogóle wszystko. Ale może warto właśnie na początku zwrócić właśnie uwagę szczególną właśnie na nich, żeby zaopiekować też może jakieś ich lęki, obawy. Albo na przykład dać im szansę, żeby oni mogli coś zmieniać. Dokładnie. Stanąć się ambasadorami tej zmiany. Okej, narzekasz na to, ja ci pomogę, masz wsparcie, to zmień to. Zobacz, jak to fajnie tworzy pewną spiralę zaangażowania potem. Tak? Czyli narzekam, ale biorę odpowiedzialność też za to. Oczywiście nie mówię o takich rzeczach, na które pracownik nie ma kompletnie wpływu, ale najczęściej jest tak, że jednak ma jakiś wpływ na coś, coś może zrobić i takie wciągnięcie tego pracownika w to właśnie zaangażowanie go w zaangażowanie przynosi fenomenalne wyniki. Widzę, że mamy jeszcze 15 minut, więc tak chciałabym właśnie tak na koniec zapytać o wnioski w ogóle z tego programu. Czego ty się sam nauczyłeś, czego się dowiedziałeś i no właśnie, co jakoś byś rekomendował innym organizacjom właśnie, na co szczególnie zwrócić uwagę, a na co uważać właśnie, być bardziej uważnym w jakichś tam momentach. A potem jeszcze pytanie z czatu będzie. Dobrze, no, oczywiście. Jak będą jeszcze pytania, to jeszcze oczywiście tam parę minut zostanę dłużej, więc chociaż nie chcę Krzysztofowi zabierać czas, bo też ma cenny aspekt. Myślę sobie tak, że przede wszystkim, jeżeli myślisz o zaangażowaniu swoich zespołów, to w ogóle musisz sobie odpowiedzieć na jedno bardzo ważne pytanie. Jak bardzo ty sam jesteś zaangażowany? Taka stop klatka i taka szczerość ze sobą. Czy autentycznie jesteś zaangażowany, po co tu jesteś w tej firmie, jakie masz cele, jaką masz misję, czy to się łączy z tym wszystkim i tak dalej, po to, żeby potem, jeżeli będzie wszystko ok, to znaczy jestem zaangażowany i wszystko mi się to łączy w jedną całość, to znaczy, że możesz z pełną zaangażowaniem taki projekt wprowadzić. Jeżeli nie, no to są pewnie dwie ścieżki, albo kilka innych, ja bym powiedział upraszczając, że są dwie ścieżki. Pierwsza ścieżka to popracuj nad swoim zaangażowaniem, skup się na tym, co możesz ty zmienić, żebyś był zaangażowany. A druga ścieżka to odpuść sobie ten projekt, daj go komuś innemu, w najgorszym przypadku odejść z organizacji. To jest istotne, dlatego że no, nie można pracować nad projektem zaangażowania, nie będąc zaangażowanym. No, trochę to byłaby hipokryzja i taki przepis na piękną katastrofę. To mały komentarz, bo powiedziałeś, w najgorszym przypadku odejść z organizacji. To zależy od perspektywy. Jeżeli nie jesteś zaangażowany, ciebie to boli, to jest bardzo dobry przypadek. To w najlepszym przypadku odejść z organizacji. Poszukaj tego, co jest dla ciebie tym why. Dokładnie tak. Pozostanie w organizacji, jeżeli nie jesteś zaangażowany, to będzie najgorszy przypadek dla ciebie.
Tak, tak. Dzięki, że o tym mówisz, oczywiście, że tak, bo to jest, ten najgorszy staje się najlepszym przypadkiem. Nie? To jest to trochę jak takie trochę warsztatowe pytanie, co byś zrobił z pracownikiem, który ma fenomenalne wyniki, jest najlepszym sprzedawcą, ale kompletnie zgłasza to, że nie pasuje do kultury firmy, nie zgadza się z wartościami firmy, z misją i tak dalej, ale kurczę, generuje się najlepsze wyniki sprzedażowe. To co zrobić z takim pracownikiem? Nie? By the way, co byście zrobili z takim pracownikiem? To trochę odpowiem, żeby czasu nie tracić. Badania pokazują, że najlepszym rozwiązaniem jest zwolnienie tego pracownika. Dlatego, że jego postawa na poziomie wartości, misji i tak dalej jest destrukcyjna dla innych. I trzeba mieć dużo odwagi, żeby zrezygnować z tej złotej kury, która jest pozornie kurą złożoną złote jaja, jest pozornie taką. Ona działa bardzo destrukcyjnie na wiele innych elementów. I to są bardzo brutalne badania, które na to bardzo brutalnie odpowiadają na tak postawione pytanie. Kolejna rzecz, która jest bardzo ważna w takim projekcie, no to jest taka twoja dojrzałość menedżerska, czyli prawdziwość, autentyczność, a przede wszystkim taka otwartość na przyjmowanie krytyki, taka otwartość na budowanie kultury, informacji zwrotnej, taka szczerość, uczciwość. To jak pamiętacie, to co mówiłem na początku, biznes to kupa ludzi. Ważne jest to, żeby też dobrze ustalić w ogóle, po co robisz taki projekt. To znaczy, po co w ogóle zaczynasz badać to zaangażowanie. Ja często odkrywam to, że firmy to robią, bo właściwie to jest modne, albo HR to wymyślił, natomiast za tym nie ma w ogóle jakiegoś sensu w ogóle, po co to robić. To znaczy, co chcemy tym osiągnąć, co chcemy zmienić. Więc takie projektowanie wcześniej, odpowiedzenie sobie na pytanie, po co ja to robię, jakie zmiany oczekuję, a najlepiej jeszcze może jakieś ustalić, jakieś, nie wiem, jakieś wartości, KPI-sy, co się ma wydarzyć później, jest istotne. Kolejna rzecz, którą się nauczyłem, no nie da się robić takiego projektu zaangażowania, jeżeli się go kończy na etapie tylko sprawdzenia, jakie się ma zaangażowanie. To kompletnie jest bez sensu. Zespoły odpowiedzą sobie na te pytania dwukrotnie, za trzecim razem już nie, jeżeli nie zobaczą, że za tym nic nie idzie. Już samo badanie zaangażowania to jest pewne złożenie obietnicy do pracowników, słuchajcie, dajcie nam informację zwrotną, my się tym zajmiemy wspólnie, wszyscy razem. I to jest taki niepowiedziana wprost obietnica. Jeżeli się jej nie dotrzyma, to trudno będzie potem wrócić do tworzenia jakiegoś programu zaangażowania. Więc trzeba mieć gotowość na to, ok, nieważne jakie będziemy mieli wyniki, ale ważne, że nimi się zajmiemy w taki czy inny sposób. Wydaje mi się też, żeby oczywiście to w zależności od jak duża jest organizacja, no inaczej się robi takie projekty, jak jest zespół 20 osób, a inaczej jest zespół 2000 osób, więc trzeba to bardzo dobrze zaprojektować w sensie takiego procesu, żeby to był efektywny proces, żeby to był szybki proces. Czasami jak widzę w dużej organizacji taki proces trwający rok, jakoś tak mam podejrzenie, że to chyba wiele nie daje. Mhm. Łukasz, to właśnie w tym temacie, jak teraz mówisz, to jest pytanie, czy w trakcie wprowadzania projektu zetknąłeś się z problemem oporu przed zmianami, niepewność, i jak poradziliście sobie z tym problemem? Wiesz co, nie. Akurat mój zespół już był na tyle gotowy na to i na tyle rozgrzany, że tego oporu nie było. Raczej ten opór jak się pojawił, jak wprowadziłem 6-godzinny czas pracy. Tam przeszedłem klasyczną ścieżkę rozwoju projektowego i wątpliwości pracowników, natomiast w tym zaangażowaniu nie. Właściwie do dzisiaj samo w ogóle aktywność, już sama ilość osób, która odpowiada na taką ankietę, pokazuje, jak bardzo zaangażowany zespół jest. U mnie to zawsze prawie 100%. Ale też bardzo dobrze ja ten projekt od samego początku komunikowałem, że to jest nasz wspólny projekt. Zobaczmy, co nas łączy, co nas dzieli wszystkich i weźmy odpowiedzialność za to. Więc tego oporu nie było w tym przypadku. Wydaje mi się, że też warto jest pamiętać o jednej rzeczy, to trochę odkryłem później, właściwie odkryłem to 2 lata temu, że oprócz tego, żeby badać zaangażowanie, warto sprawdzić też, jaka jest kultura organizacyjna twojej firmy. Oczywiście są modele badawcze badające zaangażowanie, gdzie sprawdzają, czy odpowiada mi ta kultura organizacyjna, w której jestem, kultura firmy, ale jakoś tak mam poczucie ostatnio, że to jest trochę niewystarczające i warto jest zbadać, jaka jest oczekiwana przez zespół kultura organizacyjna,
a jaką mamy, jeżeli jest różnica, to co ona oznacza i co możemy zrobić z tym. Myślę, że to jest takie moje doświadczenie ostatnie, w ciągu, tak mówię, ostatnich 2-3 lat, że warto uzupełnić to pracę z zaangażowaniem z pracą nad kulturą. A dlaczego? Bo za tym się łączy też oczywiście misja, wizja, tak, oczywiście cele, to poczucie sensu. I no, to tak bym jeszcze dodał taką rzecz. Ważne jest to, żeby od razu po tych wynikach przejść do pracy, to znaczy zaprosić zespoły, żeby, no właśnie, to jest ważne, zaprosić zespoły. Niech ludzie sami pracują nad wynikami. Co to oznacza? Jak interpretują te wyniki, które dostali? Jak się z nimi mają? Czy się zgadzają z nimi? I co chcieliby zmienić? Naprawdę warsztatowo, burza mózgów, godzinny warsztat, dobrze facylitowany przez menadżera i wchodzą piękne rzeczy i menadżer dostaje informację, co ma poprawić, co ma zmienić. Tak? To jest niesamowite. I jak potem pracownicy zobaczą, że to się dzieje, że nawet jak się wdroży jeden projekt z tych 60, który był wymyślony, to już ma sens, ma duży sens. Dlatego tutaj też zachęcam, żeby właśnie liderzy, menadżerowie wchodzili w taką rolę właśnie facylitatorów takich spotkań, burzy mózgów, pracy z zespołami. Bo wtedy dzieją się naprawdę najlepsze rzeczy, czyli zaangażowanie samych zespołów, pracowników do pracy nad wynikami. To nie jest odpowiedzialność HR-u, to nie jest sama odpowiedzialność menadżera. Menadżer jest odpowiedzialny za próbę wdrożenia tych propozycji, które zbudował zespół. Też myślę sobie tak, że taki program zaangażowania, proces zaangażowania, to jest długoterminowy program. Warto mieć taką długą perspektywę tego, co się będzie działo, na ile będziemy powtarzać to, co będziemy robić, co się będzie działo, kiedy sprawdzimy, co wdrożyliśmy, jakie to przyniosło efekty. To jest bardzo ważne, w związku z tym to projektowanie na początku jest istotne. No i szalenie ważne jest to, żeby po prostu komunikować, co udało się wdrożyć, czyli świętować szybkie sukcesy. Słuchajcie, zrobiliśmy to, dziękujemy Wam, dziękujemy za zaangażowanie, zrobiliśmy to, zaczęło to działać. Fajny pomysł, tak? Czyli to świętowanie jest bardzo istotne. Też jest bardzo ważne, żeby się nie poddawać, tak? Bo porażki są wpisane w taki projekt, coś się nie uda, nie wolno się poddawać. Tak? Można zawsze stanąć przed zespołem, słuchajcie, kurczę, nie mam siły dalej z tym zrobić, może mam jakiś pomysł, jak to możemy zrobić inaczej, na przykład. Nie? Ważne jest też, żeby bardzo dokładnie uświadomić pracownikom, po co to w ogóle jest robione, jaki jest korzyść dla nich. Tak? Często w ogóle firmy piszą, słuchajcie, robimy zaangażowanie, bo to jest ważne, źle zakomunikowany projekt może spowodować, że będzie na przykład bardzo niski respons, albo pracownicy się nie zaangażują w ten projekt w taki sposób, jak powinni się zaangażować. Ta odwaga, o której mówiłem, tak, czyli bądź odważnym w tym, żeby działać, żeby mieć odwagę usłyszeć to, co się dzieje i przyjąć to nie personalnie, tylko organizacyjnie, tak? To jest coś, co wspólnie razem robimy. Jeszcze tak trochę powiem off the record, małą tajemnicę wam zdradzę. Rzadko o tym mówię, ale chyba teraz powiem. Takie największe odkrycie, ale tajemnica, największe odkrycie. Jak już tylko zaczyna się w ogóle rozmawiać o zaangażowaniu w organizacji, to zaangażowanie już rośnie. To jest takie moje przemyślenie. Ale to już też Ewa wskazała, wskazanie obszaru, gdzie człowiek może w ramach tego obszaru coś robić, podejmować decyzje, już jest szansa otwarcia. Dokładnie. Tam jest tylko ciemna strona, na którą pewnie też się nadziewamy, ciemna strona odpowiedzialności, czyli druga strona medalu, hej, hej, nie wyszło, jesteś winny. I tego się dość mocno uczymy od podstawówki przez całe życie i to może mimo tego, że wskażemy obszar, otworzymy drzwi i powiemy, idź tam, to pracownik może by, pułapka, wejdę, a potem kopa w tyłek dostanę, winny. Dlatego ważne jest to sprawdzenie, jaka jest autentyczna kultura w organizacji, bo jeżeli jest taka kultura, gdzie to się dzieje, to może to jeszcze nie jest moment, żeby pracować nad zaangażowaniem, tylko warto popracować nad trochę innymi rzeczami. Nad zaufaniem na przykład. Na przykład nad zaufaniem i od tego zacząć, tak? Bo czasami może takie samo praca, projekt zaangażowania może być tak wielką kobyłą, że umkną nam najbardziej istotne rzeczy. Stąd właśnie to, co powiedziałem, moje odkrycie jest to, żeby jednak sprawdzić to, jaka jest kultura, tak? Czy nie brakuje nam takich podstawowych rzeczy, jak zaufanie, otwartość,
a dopiero potem przejść. Bo tak, masz rację, to się zdarza, tak, że ja nie wierzę, oni coś tam wymyślą, każą nam potem coś robić, a w ogóle najgorsze to, jak wymyślimy w ogóle te rzeczy, to potem będziemy mieli więcej problemów na głowie. No to jeżeli tak się dzieje, to coś pokazuje, co niedobrego dzieje się w organizacji i być może zanim się przejdzie w ogóle do pracy nad zaangażowaniem i tak dalej, warto po prostu takimi bardzo podstawowymi rzeczami mówić. Jest tak, że jest takie badanie, które pokazało, globalne badanie też obejmujące również pracowników europejskich, jakie są takie najważniejsze rzeczy zaangażowania, to jedno z badań mówi, że aż 38% pracowników nie wierzy, że firmowe wartości, o ile one w ogóle są w zgodzie z ich osobistymi wartościami. No przecież to jest smutne, nie? Zwróćcie uwagę, że jestem w pracy, która nie pasuje do tego, kim ja jestem. No trudno jest pracować z zaangażowaniem i nad zaangażowaniem w takiej sytuacji, którą można mieć w organizacji, nie? Więc wtedy warto jest po prostu zanurzyć się w to autentyczne wyzwanie, jakim się ma, czyli i zdefiniować go sobie, i otwarcie nad nim pracować, i zmieniać w ogóle kulturę komunikacji, kulturę, iść w kierunku właśnie kultury otwartości, zaufania i tak dalej. Także dzięki za ten komentarz, masz rację, tak. To jest mega pytanie dobre. Jeszcze od strony Ani. Łukaszu, być może umknęła mi ta informacja. Jakich narzędzi do badania zaangażowania używaliście? Oprócz tego podejścia ale to powtórzę, używam dwóch narzędzi. Takie globalne badanie, które robimy raz w roku i to badanie jest zawsze w listopadzie, to jest IC Potential. To jest taka międzynarodowa firma, chyba bodajże szwedzka nawet, gdzie ona bada zaangażowanie z punktu widzenia 5 perspektyw. Tak, tam jest na przykład perspektywa właśnie kultury, perspektywa leadershipu i tak dalej. To jest duże badanie, bo tam jest ponad 140 chyba pytań w ogóle, ale bardzo fajne analizy są potem, etc. I to jest badanie raz w roku, natomiast ja robię takie checkpointy raz na kwartał, korzystam z bardzo szybkiego takiego badania, to jest Gallup Q12. On jest dosyć kontrowersyjnym tym badaniem, wiele organizacji nie przypada za nim. Ja go bardzo lubię z bardzo prostego powodu, bo ja nie badam tam do końca zaangażowania, jako samego zaangażowania, tylko badam trend, jak mi się zmienia to. Nad wynikami badania Gallupa nie pracujemy warsztatowo, chyba że faktycznie w którymś zespole jakoś wyjątkowo coś się wydarzy, to wtedy warsztatowo pracujemy. Natomiast zawsze pracujemy warsztatowo nad wynikami badania IC Potential. Nie dalej jak 3 tygodnie temu właśnie wszystkie zespoły miały, facilitowałem wszystkim zespołom właśnie pracę taką warsztatową nad wynikami tymi rocznymi. Gallup Q12 jest prostym rozwiązaniem, dlatego że można go wdrożyć właściwie w 10 minut. Jest relatywnie tanim rozwiązaniem, ma jedną bardzo fajną cechę, to jest to, że to jest tylko 12 pytań oraz można wyniki swoje porównać do wyników w branży, wyników z najlepszymi firmami na świecie. Więc jest taki indeks porównywawczy, gdzie ty jesteś versus najlepsze firmy, które są w bazie danych Gallupa. Oni w tej chwili już mają chyba ponad 8 milionów w ogóle ankiet zrobionych, więc jest do czego się odwołać. Tak, z tych dwóch narzędzi korzystam. Jeśli chodzi o badanie kultury organizacji, to korzystam z narzędzia OKAI. A czy ten czas od marca ubiegłego roku jakoś wpłynął na poziom zaangażowania u Was w firmie? Tak, no mam jeszcze wyższe wyniki, tak? Właśnie jestem po badaniu w zeszłym roku, znowu urośliśmy jeszcze o indeks, jeszcze o parę parametrów w górę, właściwie no poprawiły się jeszcze bardziej, tak? Znaczy są tak dobre te wyniki, że już chyba nie bardzo wiem, co mogę poprawiać oprócz tego wynagrodzenia. No dobra. Czy jakieś pytania do Łukasza, bo już mamy 10:02 i Krzysiek już przebiera nogami pewnie. No to jak nie ma pytań chyba, to słuchajcie, jeśli mieli jakieś pytania do mnie, to Dominika ma adres mailowy do mnie. Zresztą w ogóle jestem łatwy do znalezienia, jeśli chodzi o telefon, o mój profil i tak dalej, to zachęcam Was do kontaktu ze mną już personalnie, odpowiem na każde pytanie. Dzięki, Łukasz. No, bardzo, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję również. Za to, że odwiedziłeś nas dzisiaj. W ogóle no naprawdę z wielką przyjemnością mi się Ciebie słucha. W ogóle bardzo tak czuję, widzę, słyszę, jak masz naprawdę wiele rzeczy poukładanych.
naprawdę przemyślanych i no właśnie widzę taką dużą świadomość właśnie po co różne rzeczy robisz, dlaczego i no właśnie gdzieś tam starasz się nurkować też głębiej pod powierzchnię, tak, i również hobbystycznie, ale też zawodowo w takie w takich ludzkich obszarach. I to jest coś, co właśnie uważam, że no, taki obszar rozwoju w ogóle dla menadżerów, tak, żeby właśnie te ludzkie obszary zgłębiać, żeby też nie utknąć na takiej powierzchni i właśnie dziwić się, dlaczego coś nam nie wychodzi, tak? Myślę, że tam właśnie głęboko pod powierzchnią jest wiele odpowiedzi. Piękna metafora. Ja lubię ją bardzo, bo powiem tak metaforycznie zamykając. Słuchajcie, w nurkowaniu w ogóle nie chodzi o zanurzenie się. W nurkowaniu chodzi o wynurzenie się. Każdy z nas może zanurzyć na dowolną głębokość. Wierzcie mi, nawet na Rów Mariański, do biedy. Ale sztuka jest, żeby wynurzyć się właściwie. I dla mnie to jest piękna metafora pracy menedżerskiej. Najpierw się zanurza, żeby zobaczyć, co tam jest. Potem musisz się pięknie wynurzyć i pochwalić się światu, ale tam było pięknie i jak fajnie zmieniliśmy rzeczy. Także dziękuję Ci, Dominika, za tą metaforę. To jest też moją ulubioną metaforą. No proszę. No dobrze, Łukasz. Pięknie dziękuję. Życzę Wam... Może kiedyś jeszcze do zobaczenia. Do zobaczenia, tak. Trzymajcie się ciepło. Trzymaj się również. Dobrego dnia dla Ciebie. No dobra, no to mamy teraz tą drugą część. Wiem, jeszcze było pytanie od Pawła. Przepraszam, Pawle, no to może offline'owo od Łukasza wyciągniemy, czyli pytanie to do od jutra, jakie dajesz nowemu współpracownikowi, menadżerowi zadania na początek i jakie główne elementy, od których możemy zacząć zmiany w naszych organizacjach. Nie mamy odpowiedzi teraz tak od ręki. Tyśku, jesteś wyciszony, więc możesz już się odciszyć, jak chcesz. Halo, jestem pokazać. Odciszony i odwidoczniony. Witam Was serdecznie. Cześć. Dobra, mieliśmy pierwszą część, tak jak rozmawialiśmy, tak z poziomu konkretnej firmy, konkretnych zmian, bardziej może z poziomu konkretnej osoby i takiego troszkę skakania, ale myślę, że fajne doświadczenia. No tutaj, Krzysiek, ja przynajmniej liczę na to, że z lotu ptaka poprzez różne perspektywy przebiegniemy i powiemy, wow, zaangażowanie to dzisiaj to takie. No ciekawe. W ogóle po pierwsze dziękuję Wam za zaproszenie. To już jest drugi raz, jak jestem w ogóle na turkusowym śniadaniu. Pierwszy raz w Łodzi. Szkoda, że nie osobiście, więc pozdrawiam wszystkich z, no mogę powiedzieć, że pięknego i śnieżnego Trójmiasta, tutaj z nadmorza. I powiem Wam tak, rzeczywiście perspektywa Łukasza była bardzo interesująca, bardzo ciekawa. Podobała mi się metafora zaangażowania w stosunku do miłości. Przynajmniej wiem z tego, że jednego i drugiego trudno zdefiniować. I to rzeczywiście, ile mamy pytań, ile mamy odpowiedzi, to zarówno miłość rozumiemy inaczej, często też czujemy, obserwujemy poprzez syndromy i podobnie z zaangażowaniem. Więc moją rolą będzie trochę tak uporządkowanie tego i zastanowienie się nad tym tak naprawdę, żeby nie mówić o tylko i wyłącznie o swoim doświadczeniu, bo prawie o nim w ogóle nie będę mówił, ale moim zadaniem jest trochę tego, jak ja mogę moje doświadczenie i nie tylko moje, ale też osób, z którymi pracuję, przekazać i nauczyć inne osoby. Czyli nie tylko mówię o swoim doświadczeniu, ale myślę o tym, jak to uporządkować, jak to pokazać w pewnej metodologii, w pewnym modelu. I to trochę będę chciał Wam dzisiaj pokazać z lotu ptaka. Ale myślę, że te wyniki, one są mniej interesujące. Jesteśmy na śniadaniu turkusowym, więc trochę będę i czuję się w obowiązku odnieść to, o czym będę mówił, do turkusu. Z tyłu nawet coś turkusowego masz. Tak, to też jest pewien, no to nie jest przypadek. O, może w ten sposób. Więc pozwoliłem sobie przygotować kilka slajdów. Trudno będzie mi mówić o wynikach bez pokazywania ich, więc pozwólcie, że udostępnię swój ekran. I będziemy mogli zaczynać. Natomiast jak zanim zaczniemy, to chciałbym poprosić Was o to, żebyście powiedzieli mi w ogóle, skąd jesteście, skąd też nadajecie, skąd Was widać. Ja jestem z Trójmiasta. Pod Łódź. O, super, bardzo fajnie. Ja też jestem z Łodzi. O, super. Warszawa. Okej. Okay. Warszawa. Ja jestem pod Warszawą, w stronę Łodzi. Fajnie.
No dobrze, słuchajcie, bardzo Wam dziękuję. To też jakby ten ostatni rok pokazał nam, że pomimo tego, iż śniadanie jest w Łodzi, to możemy to śniadanie jeść z różnych stron na świecie. Także to jest bardzo fajne. Ja będę chciał Wam też trochę pokazać takie rzeczywiście wyniki z lotu ptaka o zaangażowaniu przed pandemią i potem w trakcie, jak ono się zmieniło i też pytanie, dlaczego się zmieniło. Więc to też będę chciał Wam pokazać. Zadawajcie pytania, przerywajcie. Mamy też do dyspozycji to, że siebie widzimy, że siebie słyszymy. Piszcie też na czacie, to będę w międzyczasie starał się odpowiedzieć, o ile moje doświadczenie i wiedza na to pozwoli. Jeżeli nie, to zachęcam może do dyskusji, a wręcz przede wszystkim. Tak przy okazji informacja, no Krzysiek się zajmuje wsparciem dla menadżerów w różnych organizacjach, jak też wsparciem organizacji w zmianach. Czyli wchodzi, wychodzi, a po nim coś pozostaje. Mam nadzieję. Wiecie co, tak naprawdę to moją taką pasją zawodową jest tworzenie narzędzi do tego, żeby ułatwić życie menadżerom. A takim moim egoistycznym celem jest to, żeby ludzie mieli godną pracę. I wierzę, że tą godną pracę mają wtedy, kiedy firmy pracują z godnymi zaufani i odpowiedzialnymi menadżerami. Więc to jest taki mój egoistyczny cel po to, żeby kiedy tworzę narzędzia. Jednym z narzędzi jest rzeczywiście Engage Me Today. To jest moje własne autorskie narzędzie do tego, żeby, no nie powiem, żeby mierzyć zaangażowanie, ale żeby identyfikować drogę do zaangażowania. I zaraz Wam pokażę, ponieważ ja się kiedyś zastanawiałem po pierwsze nad tym, czy zaufanie można stopniować. Czy to jest trochę tak, że ja komuś ufam, nie wiem, w jednej drugiej, albo w 5%, a może w 100%, a może jest tak, że ja ufam komuś, albo komuś nie ufam. Że to jest coś ostrego, tak jak w informatyce albo jest 0, albo 1. I podobnie zastanawiałem się nad tym, nad zaangażowaniem. Czy ktoś może być zaangażowany w 5%, a może w 100%. I rzeczywiście długo się nad tym zastanawiałem, nie doszedłem do żadnej konkluzji i porzuciłem to myślenie. I zacząłem nazywać bardziej to jako drogę do zaangażowania, niż jako to, że ja jestem zaangażowany w 5 albo w 100%. Gdzie ja jestem na tej drodze do zaangażowania? Gdzie tym moim jakby celem jest bycie zaangażowanym, ale gdzie ja na tej drodze jestem? Czy ja mam jeszcze do pokonania jakąś długą drogę, czy jestem na początku, czy może już jestem w celu? Więc bardziej jakby zachęcam do spojrzenia, przynajmniej podczas tych 40 minut, na tą perspektywę. No dobrze, Łukasz zadał takie pytanie, czym jest zaangażowanie i czy zaangażowaniem właściwie doszedł do takiej konkluzji, że samo zaangażowanie jest mnóstwo definicji, ale to, czy ktoś jest zaangażowany w pracy, można poznać po pewnych syndromach. Mi się trochę pojawił taki obraz lekarza, który rzeczywiście pyta i diagnozuje, po czym wydaje pewną diagnozę i mówi o tym, co można zrobić dalej, jeżeli coś jest do poprawy. Jeżeli ktoś jest zdrowy, to prawdopodobnie dobry lekarz powie, co można robić, żeby ten stan utrzymać. Więc rzeczywiście trochę z tej perspektywy zaangażowanie takie jest. Natomiast ja przynajmniej na te 40 minut chciałbym uporządkować zaangażowanie i skorzystać z takiej oto definicji, że zaangażowanie jest poczuciem wpływu na swoją pracę, na cele i na rozwój firmy. I ja może powiem, że dla mnie przynajmniej z perspektywy metodologii to pierwsze słowo ma duże znaczenie, czyli poczucie. Bo może być tak, że mamy rzeczywiście wpływ na swoją pracę, na swoje cele i na rozwój firmy, ale my tego nie czujemy. Ktoś z zewnątrz może powiedzieć nam, tak, ty masz wpływ na swoją pracę, na cele i na rozwój firmy, ale w ogóle tego nie czujesz. I to poczucie jest taką częścią, tym elementem subiektywnym w tym obiektywnym świecie, o którym Wam zaraz powiem. Więc z mojej perspektywy rzeczywiście jest sztuką zaznaczyć albo zauważyć i połączyć tę część subiektywną z tą częścią obiektywną, bo no, takie są modele. One mają pokazać pewien obraz, ale też zachęcić do pewnej refleksji na przyszłość. Od razu chciałbym Wam powiedzieć o jednej rzeczy, ponieważ to nie jest tak, że ja sobie stałem się kreatorem narzędzi dla menadżerów od zawsze.
Mam też swoją jakąś przeszłość. Ta przeszłość to 18 lat w różnego rodzaju firmach. Natomiast tak bardzo poważnie na temat w ogóle przywództwa i jakby spojrzenia z lotu ptaka na firmę zacząłem myśleć w 2012 roku, kiedy zacząłem tworzyć tutaj w Trójmieście firmę WNS. Od samego początku miałem tą przyjemność, że byłem pierwszym pracownikiem i kiedy wcześniej pracowałem w wielu firmach jako dyrektor finansowy, marzyłem o tym, żeby mieć wpływ, żeby mieć to poczucie wpływu na moją pracę, na moje cele i na rozwój firmy. I z przykrością stwierdziłem, że jako dyrektor finansowy nie miałem takiego wpływu. I pomyślałem sobie, że jeżeli kiedyś będę tworzył firmę, to co mogę zrobić, żeby nie tylko ja miał poczucie wpływu na swoją pracę, cel i rozwój firmy, ale żeby każdy pracownik przynajmniej miał taką sposobność i miał taką szansę. To była korporacja, część globalnej korporacji, więc z jednej strony miałem ogromne zaplecze międzynarodowe i korzystania z doświadczeń moich kolegów i koleżanek, które zostały wypracowane przez wielki okres czasu. Miałem też dostęp do wielu globalnych, znakomitych narzędzi, ale z drugiej strony chciałem, moim takim marzeniem było to, żeby w tym całym takiej międzynarodowości, globalności i korporacyjności po prostu gdzieś się nie zagubić. Miałem dobre praktyki i dobre odczucia z pracy w korporacjach wcześniej i zastanawiałem się, co mogę zrobić ja i mój zespół, którego wtedy jeszcze nie miałem, miałem go w planach zrekrutować, żeby mieć właśnie to poczucie wpływu. Ponieważ rzeczywiście bardzo łatwo, zwłaszcza w dużych firmach, zaginąć gdzieś w tym braku poczuciu wpływu, wpaść w te takie modele i takie wręcz polityki, regulaminy, co mogę, a czego nie mogę. Łukasz mówił o tym, że bardzo chętnie byłby transparentny, jeśli chodzi o swoje, o wynagrodzenie u siebie w oddziale, no ale jest częścią organizacji, która gdzieś tam ma też jakby trochę inne też cele niż jakby transparentność organizacji albo też uwarunkowanie i otoczenie biznesowe, w którym jest jakby na to nie pozwala. Więc łatwo wpaść w takie właśnie ramy i się zastanawiałem, co ja mogę zrobić, żeby pomimo tych ram mieć to poczucie wpływu na swoją pracę, na cele i na rozwój firmy. Ja sobie wymyśliłem taki koncept corporate differently. W 2012 roku. To jest taki koncept, co ja najlepszego z moim zespołem mogę wziąć z tych organizacji, z doświadczenia, ale jak mogę skorzystać, że my będziemy tą firmą lokalną, w której będziemy mieli wpływ wszyscy na tworzenie firmy, albo przynajmniej będziemy mieli poczucie, że ten wpływ mamy. Mieliśmy tą fajną sposobność, że pracowaliśmy tutaj w Trójmieście. Trójmiasto znane jest z tego, że jest to taki lokalny patriotyzm, chociaż wiem, że w Łodzi jest podobnie. W Warszawie myślę, że zaczyna być. I postanowiliśmy, że to będzie taki nasz wyróżnik, że my jesteśmy lokalnymi patriotami, że lubimy rzeczywiście Trójmiasto i co więcej, ludzie, którzy przychodzili do nas i przeprowadzali się z innych części Polski, oni rzeczywiście chcieli w tym Trójmieście mieszkać. Coś jest takiego, i odkryłem, że to wcale nie jest morze, co ludzi rzeczywiście do Trójmiasta przyciąga. Odkryłem, że to jest lokalna społeczność, że tutaj chcemy mieć wpływ na lokalną społeczność i my rzeczywiście ten corporate differently na tym oparliśmy. Co więcej, potem dużo z tych praktyk, które wypracowaliśmy tutaj w Trójmieście, przeszło jakby na całą organizację, ale nie o tym. To był taki pierwszy moment, że rzeczywiście zacząłem mieć refleksję, co zrobić, jak sprawić, jak zbudować firmę, żeby nie tylko ja miał poczucie, że mam na nią wpływ. I odkryłem wtedy, że korzystanie z doświadczeń innych jest bardzo ważne, ale ono jest zawsze w pewnym kontekście, w pewnych uwarunkowaniach, w pewnym czasie, w pewnych też osobowościach i kulturze, w której pracujemy. I dopiero wtedy, kiedy stworzymy całość i przeniesiemy całość, to jesteśmy w stanie w jakimś stopniu odwzorowywać to, co gdzieś tam komuś się udało albo odniósł sukces. Rzeczywiście trzeba stworzyć swoje własne DNA. Ale po co robić rzeczy od początku, kiedy są pewne narzędzia, które nam to ułatwią, natomiast nie zwolnią nas z odpowiedzialności, żeby to DNA wytworzyć. Już niezależnie od tego, czy w całej firmie, czy w swoim zespole. W całej firmie jest trochę trudniej, ponieważ jest efekt głuchego telefonu. Czyli to, co ja sobie gdzieś tam pomyślę, wcale nie oznacza, że ono gdzieś indziej, za jakieś, nie wiem, kiedy mamy 500 osób w organizacji,
że gdzieś ktoś nawet w innym kraju albo w innym mieście podczuje i pomyśli podobnie. Łukasz wspomniał o wartościach. Naprawdę jest bardzo trudne, że jeżeli mamy pewną skalę, jeśli mówimy o organizacji, że każdy w organizacji ma te same wartości i wcale nie musi. Ważne jest przynajmniej, żeby szanował i stworzyć taką platformę, żeby rzeczywiście tą indywidualność zostawić, ale z drugiej strony, żeby mieć na uwadze, że te wartości też ktoś może mieć inne. Inaczej by trochę było nudno. No i rzeczywiście w ciągu 2 lat w UNS-ie doszliśmy do 300 osób i mimo wszystko, kiedy odchodziłem z UNS-u 4 lata temu, dostałem taki wielki dziennik, taki pamiętnik, nie wiem, ja jestem z czasów takich, kiedy miałem 10 lat, to prowadziliśmy pamiętniki i dawaliśmy się wpisywać innym osobom. To chyba ktoś zauważył, że jestem z tych czasów i postanowił rzeczywiście ten pamiętnik puścić w ruch i się okazało, że około 300 osób rzeczywiście wpisało się w ten pamiętnik. Co ciekawe, ja nigdy w życiu formalnie nie zakomunikowałem, że my mamy tą kulturę Corporate Differently, ale prawie wszyscy o niej wspomnieli. I to było rzeczywiście coś bardzo ciekawego. Ja się zacząłem zastanawiać, czy ja mogę coś takiego wyskalować. Czy to jest jednorazowy incydent, który udał się Krzysztofowi, czy to jest coś, czy ja mogę przenieść na inne praktyki. I taki jest mój cel w budowaniu narzędzi. No dobrze, więc czym jest zaangażowanie? Rzeczywiście zaangażowanie można poznać po pewnych syndromach. Notabene zachęcam Was do myślenia, ponieważ ja zauważyłem, że właśnie bardzo łatwo znaleźć korzyści zaangażowanego pracownika dla firmy. Ale czy jest korzyść dla pracownika z tego, że on jest zaangażowany? Nie znalazłem praktycznie żadnych badań na temat tego, jaką korzyść ma pracownik z tego, że jest zaangażowany. Nie znalazłem jakichś wielkich opracowań na to, żeby znaleźć, jaka jest korzyść dla pracownika, że jest zaangażowany. Więc może Wy macie i bardzo chętnie, jeżeli macie, to podzielcie się w tym na czacie albo potem zróbmy sobie jeszcze chwilę może nawet nie Q&A, ale takiej dyskusji na ten temat. Tu zostawiam to w jednym elemencie. Drugi element jest taki, który jest bardzo fajnym. Czy są czarne strony zaangażowania? Czy jest czarna strona? Ja mam jedną. Ono padło tutaj, jeżeli mówiliśmy o, kiedy się zapisywaliśmy na turkusowe śniadanie i też fajnie byłoby znaleźć 5-10 minut na to, żeby o tym podyskutować. Więc tak, bardzo tak coś, co do mnie trafia z punktu widzenia menadżera, to jest ta pierwsza część po stronie pracownika, że pracownik zaangażowany daje swojej firmie nie tylko czas, ale też i pomysły. Zauważmy, że ta część wynagrodzeniowa, ona jest za gotowość do pracy. Ona wcale nie jest po to, żeby pracownik nie ma obowiązku zgłaszać swoich pomysłów. Nie ma obowiązku w swojej pensji być wynagradzany za to, że jest aktywny. Nie, on ma robić swoje zadania. Co więcej, no w Polsce płaci się za gotowość do pracy. Ale nie płaci się za pomysły. Nie płaci się za to, że on się dzieli tym. Więc jak przekonać pracownika tymi elementami pozapłacowymi, że on się dzieli nie tylko swoim czasem, ale swoimi pomysłami. I to jest jeden z takich bardzo, bardzo ważnych elementów, na które ja zwracam uwagę przy zaangażowaniu. Druga rzecz, usprawniam swoją pracę. I też chwilę o tym powiem, bo wcale pracownik, który usprawnia swoją pracę, nie oznacza, że jest zaangażowany. Może być, ale wcale nie musi. Jest aktywnym graczem w zespole. Notabene bardzo ciekawa rzecz. Lubi swoją pracę. Czuje się za swoją pracę odpowiedzialny. I czy czuję się odpowiedzialny za swój rozwój? Kiedy jesteśmy już na turkusowym śniadaniu, to co warto powiedzieć i zaznaczyć, to zachęcam Was do tego, żebyście sprawdzili, jeżeli są pytania w kwestionariuszach, z jakiego poziomu te pytania są, jeśli mówimy o organizacjach turkusowych. Czy one są zadawane z poziomu organizacji bursztynowej, czy może z poziomu organizacji pomarańczowej, a może zielonej? I tu powiem w ten sposób. Kilka razy powołam się na Gallupa. Wiem i znam te 12 pytań i byłem jego wielkim fanem. Natomiast z punktu widzenia badania organizacji turkusowej w większości przypadków pytania Gallupa to są albo pytania organizacji bursztynowej, czyli to pracodawca mówi, co i jak pracownikowi ma być zrobione, albo z punktu widzenia organizacji zielonej. Mało jest tam z punktu widzenia organizacji pomarańczowej, a już praktycznie nie ma żadnej z punktu widzenia turkusowej.
warto, bo to ma dużo determinuje potem skutków, jeśli chodzi o działania. Jeżeli wyciągniemy wnioski, to zachęcamy potem i potęgujemy moją organizację do tego, żeby tkwić w tej organizacji albo zielonej, albo bursztynowej. Nie ma nic w tym złego, jeżeli robimy to świadomie. Więc zachęcam też do kalibracji pytań pod tym względem kolorów. To jest bardzo ciekawe. Notabene jestem wielkim fanem teorii Gravesa, która też jakby była podwalinami do organizacji turkusowych. No dobrze, z punktu widzenia pracodawcy, co daje zaangażowanie pracownika? No większe zadowolenie klientów, lepsze wyniki finansowe, większa innowacyjność, więcej udanych projektów, rotacja itd., itd. Ja podam wyniki potem, które jakby popierają tą kwestię. Zachęcam do zastanowienia się, co daje nam bycie zaangażowanym. Notabene, po czym poznać zaangażowanego pracownika? Czy ktoś z Was kiedykolwiek w pracy się zatracił? Czasami. Mhm. To zatracenie to jest coś takiego, że siadamy do pracy o godzinie 8 rano i nie wiemy, kiedy minie czas i jest 16. Więc chociaż jeżeli raz się zatraciliśmy, to przynajmniej w tej części pracy byliśmy zaangażowani. Jeżeli nie, albo od dłuższego czasu nie jesteśmy w tym zatraceniu, no to jest to przynajmniej żółta lampka, żeby się zastanowić, dlaczego tak jest. Natomiast czy można być w takim zatraceniu przez całe swoje życie? Nie wiem. Ja na końcu będę miał pewną metaforę takiego bohatera z komiksów, który nawet jemu nie udało się być zatraconym w pracy przez 100%. No dobrze, moi drodzy. To jest takie ciekawe badanie, które przeprowadził McKinsey i ono nie ma nic wspólnego z zaangażowaniem. On ma coś wspólnego z tym, jak na różnych szczeblach organizacji zrozumiano sukces z transformacji cyfrowej. I zauważcie, że po lewej stronie mamy dyrektorów zarządzających, prezesów, a po prawej stronie mamy pracowników. I zobaczcie, jakie to jest ciekawy rozdźwięk, bo mówimy o tej samej firmie, o tej samej transformacji cyfrowej, natomiast zupełnie inaczej na nią patrzymy. 34% prezesów było zadowolonych z transformacji cyfrowej u siebie w firmie, a tylko 6% pracowników było z niej zadowolonych. To jest bardzo ciekawe, bo jest duże prawdopodobieństwo, że z tych narzędzi wdrożonych w firmie, jeśli chodzi o transformację cyfrową, jest dużo większe prawdopodobieństwo, że na co dzień będą korzystać pracownicy niż prezesowie. A dlaczego? Ponieważ pracownicy nie czuli, że ta transformacja cyfrowa miała jakikolwiek wpływ na ich codzienną pracę. Czyli się okazało, że ta transformacja cyfrowa właściwie nie miała wpływu ani na zwiększenie świadomości, ani na ułatwienie pracy. Bardzo ciekawe spostrzeżenia, które jakby są trochę między wierszami w tym kwestionariuszu. To warto mieć to gdzieś tam w pamięci, kiedy mówimy o zmianach, mówimy o wprowadzaniu nowych narzędzi. To jest drugie badanie, a właściwie drugi taka wskazówka. Przeprowadził Gardner podobne badania i pokazał, że i był taki moment już w 2019 roku, że większej firm zaczęło korzystać z innych narzędzi niż surveye do tego, żeby mierzyć zaangażowanie pracowników. Bardzo ciekawe. Więc co to są za narzędzia, które nie są surwejami, a które mierzą zaangażowania pracowników? No to są wszelkiego rodzaju narzędzia, które pozwalają, nie pytając pracownika, rozpoznać i mierzyć, czy ten pracownik jest zaangażowany. To nie oznacza, że te firmy zrezygnowały z pytania pracowników, ale odkryły, że to jest jedna strona medalu. Zauważcie też, że jeżeli mówimy o surwejach, które są anonimowe, które pytają pracowników, to rzeczywiście jest to jedna strona medalu. Ja zawsze pytam w tym momencie, a gdzie jest w tym wszystkim menadżer? Bo mówimy, gdzie jest w tym wszystkim pracownik? Menadżer też jest pracownikiem. W większości surwejów nie ma żadnego pytania, jak ty, drogi menadżerze, czujesz się ze swoim zespołem. Bo w domyśle jest powiedziane, że to jest twoja odpowiedzialność, nikogo innego. Ale znowu, pracujemy nie w odizolowanym świecie, pracujemy w kulturze organizacyjnej i zwłaszcza jeżeli mamy poczucie, że nie mamy na nią wpływu, to rzeczywiście nie wszystko zależy ode mnie i może warto byłoby też menadżera zapytać o to, co sądzi z punktu widzenia menadżera o swojej organizacji. Bardzo rzadko w surwejach się o to pyta. Co więcej, robi się te surweje anonimowo, więc tylko i wyłącznie w surwejach tego typu szanse mają zaistnieć projekty albo pomysły,
które są częścią większości. Więc jeżeli ja, Krzysztof, zgłoszę, że coś mi się tu nie podoba, coś mi nie pasuje, nie będzie wiadomo, że to jestem ja i nie będzie to częścią większości, to mój głos się rozpłynie. Co to oznacza, że surweje anonimowe, które badają poczucie wpływu na organizację, tak naprawdę pokazują, że ja na tę organizację jako Krzysztof indywidualnie mam mały wpływ, bo słucha się w tym momencie większości. Warto też o tym pamiętać. To nie oznacza, że to jest źle albo dobrze. Jednak warto pamiętać o tym, że surweje nie są głosem pojedynczych osób, tylko są głosem większości. Bo co się robi potem z tymi projektami? No wygrywają projekty, które są znowu osiągnęły jakby najwięcej głosów. Warto o tym pamiętać. Czyli bada się pewnego rodzaju trendy, a pomija się indywidualną jednostkę, indywidualnego człowieka. Więc ja się zastanawiam nad tym, co można zrobić, żeby jednak ten głos poszczególnych osób był słyszalny, zwłaszcza kiedy pokazała pandemia w 2020 roku, to nie od większości się zaczyna, ale zaczyna się od pojedynczych osób. Im te pojedyncze osoby są większymi ambasadorami w firmie, tym może one są ważniejsze niż głos większości. Warto o tym pamiętać, kiedy robimy też surweje. No dobrze, więc jak angażują pracowników firmy? Ja zbadałem przy okazji wielu projektów, bo narzędzie Engagement Today powstało nie po to, żeby mierzyć zaangażowanie pracowników, tylko po to, żeby rzeczywiście usprawnienia w firmie i zarządzanie zmianą przyniosło efekt. Więc narzędzie powstało przy wielu innych projektach i rzeczywiście z powodzeniem je wykorzystuję w tej chwili w wielu procesach usprawniających, komunikacyjnych, wdrażających zmiany w firmie. Do tej pory z tego narzędzia skorzystało 101 liderów. Co ciekawe, 73% pracowało w biurze. Nawet jeżeli w tej chwili pracują zdalnie, ja ich definiuję jako praca w biurze, ponieważ mimo wszystko pracują z zespołem u siebie. Natomiast 27% liderów to były osoby, które miały zespoły w różnych częściach świata i jest duże prawdopodobieństwo, że prawie nigdy siebie nie spotkali face to face. Więc ja patrzę z tej perspektywy. Zróżnicowane zespoły to były zespoły, gdzie 64% menadżerów i ich pracowników to była Europa, ale były też Indie i były Stany Zjednoczone. Cały jakby tą analizę w przekroju ostatniego roku to było około 3000 pracowników i różnego rodzaju procesy. Kiedy byłem dyrektorem zarządzającym w UNS-ie, to był jeden zespół, słuchajcie, zespół Customer Service, który odbierał telefony od konsultantek z Niemiec, notabene w Avonie, w którym rotacja była zerowa na poziomie 2 lat. I teraz jest powszechna opinia, że w customer service rotacja jest na bardzo dużym poziomie, czasami sięgająca do 40-50%, czyli połowa pracowników w ciągu roku odchodzi. Ja się zastanawiam, jak to jest, że w tym zespole przez 2 lata nikt nie odszedł. Pensje wcale nie mieli najlepsze na rynku. Myślę, że były nawet trochę poniżej średniej. Niestety. Co takiego było, że ci pracownicy tam zostali? A z drugiej strony był taki zespół, gdzie naprawdę ludzie byli, zjedli zęby na księgowości, byli wynagradzani naprawdę dobrze i rotacja była na poziomie 20%. Okazywało się, że rzeczywiście to poczucie wpływu, ono miało największy wpływ na to, że ci pracownicy tam zostali. Notabene, część z nich była bombardowana też telefonami od headhunterów za dużo większe pieniądze i tam zostawali. To było rzeczywiście bardzo ciekawe. Więc zachęcam też do tego, żeby patrzeć na różne procesy, nawet u siebie w firmie i porównywać zaangażowanie i menadżerów i skuteczność ich z punktu widzenia zaangażowania na poszczególnych zespołach. Dużo można się nauczyć i wyciągnąć w sposób metodologiczny te najlepsze praktyki w poszczególnych innych zespołach. Do tego rzeczywiście trzeba umieć nie tylko korzystać z doświadczenia, ale jak ubrać to doświadczenie, żeby można było je powtórzyć w różnych zespołach. Do tego też służą modele. No dobrze. I to jest to narzędzie. To wszystko. Nikogo o nic nie pytam. Menadżerowie mają 5 minut w ciągu jednego miesiąca. Nie warto robić zaangażowania częściej. Naprawdę nie warto. Szkoda czasu, środków i pieniędzy i zaangażowania jednej i drugiej strony.
Ale z drugiej strony, czy robienie zaangażowania więcej niż raz w miesiącu, zwłaszcza jeżeli jesteśmy w sytuacji zmiany, czy to jest za rzadko? Nie wiem. Tu już znowu trzeba odpowiedzieć indywidualnie. No ale na czym polega narzędzie? Narzędzie zostało wymyślone przeze mnie, ale to, co jest pod nim, nie. Ponieważ jest to model bardzo prosty, dwuwymiarowy model Herzberga z lat 50. zeszłego roku, takiego pana, który badał i inżynierów, i księgowych, jak to jest, że pomimo oni tego, że mają dobre warunki pracy, są wynagradzani, no to jednak nie chce im się pracować. No i się okazało, że jest drugi czynnik, czyli ta jakość miejsca pracy to są te wszystkie czynniki, które ja nazywam, że nawet jeżeli będą doskonałe, to co najwyżej przestaniemy nie lubić swojej pracy. Ale jej nigdy nie polubimy, bo potrzeba czegoś więcej. Czyli ja mówię, że to, że nie można kupić lubienia i zaangażowania. Nie można go kupić, ale z drugiej strony bez tego, tej części jakości pracy trudno też mówić o zaangażowaniu. Czyli ta oś pozioma to jest, jeżeli będziemy nad nią pracować, to co najwyżej nasi pracownicy przestaną nie lubić swojej pracy, ale nie łudźmy się, że ją polubią. Wiele, wiele firm zwraca dużą uwagę, inwestuje mnóstwo pieniędzy i czasu na tą poziomą kreskę, na tą poziomą oś. Dlaczego? Bo je łatwo zmierzyć. Możemy zmierzyć pensje, zbenchmarkować do innych firm, ilość benefitów, nawet możemy zmierzyć to, na jakich komputerach ludzie pracują, bo to też ma wpływ. Jaki jest czas reakcji systemów? Jeżeli ja na przykład od kliknięcia jednego klawisza na myszce poczekam 5 minut, no to jest trudno, żebym ja był zaangażowany i zatracił się w pracy. No jest to wręcz niewykonalne. Więc jest ta druga część, czyli ta pierwsza część jest bardzo ważna. Nawet mogę kochać moją pracę, ale jeżeli mój system reaguje raz na 5 minut, no to trudno, żebym ja tą miłością pałał przez całe moje życie do tej mojej pracy. No jest mi bardzo trudno, no trzeba to poprawić. Jest ta część motywacyjna. Gallup ma trzy czynniki, ja mam cztery. Pierwszy czynnik, tutaj nie odkryję Ameryki, czyli jest to, że moja praca jest potrzebna. I to nie chodzi o to, żeby teraz tutaj szukać jakiegoś wielkiego dlaczego, co jest ważne, ale bardzo trudne do zmierzenia. Ja nazywam to zupełnie inaczej. Więc jeżeli pytam menadżera, czy ty wiesz, czy twoi pracownicy są w stanie wymienić z imienia i nazwiska osoby, która korzysta z ich pracy. Czy ja jestem w stanie powiedzieć, komu moja praca jest potrzebna? I wcale nie chodzi o inwestora w Stanach Zjednoczonych na giełdzie, bo niewątpliwie jest, ale ja go nie znam, nie wiem w jakim stopniu i prawdopodobnie nie mam z nim żadnego emocjonalnego stosunku. Ale z osoby, którą wymienię z imienia i nazwiska, emocjonalny stosunek już mam. Dlatego tak trudne jest w pracy zdalnej, zwłaszcza jeżeli pracujemy na dużych projektach gdzieś międzynarodowych, z imienia i nazwiska wymienić osobę, która korzysta z mojej pracy. To jest bardzo ważne. Dlatego te relacje są tak istotne. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest, czy moje mocne strony są wykorzystywane. No i tutaj nie będę się różnił od Gallupa, absolutnie tak jest. Dlaczego? Bo jeżeli moje mocne strony są wykorzystywane, to zauważcie, że jest takie poczucie, że ja jestem potrzebny. Nie ma nic innego w sytuacji, kiedy jestem niewidzialny w pracy. Kiedy ludzie mnie nie widzą, kiedy mój menadżer mnie nie widzi. Czuję się niepotrzebny, chociażbym dobrze wykonywał moją pracę, moje KPI wyszłyby super, jakość pracy jest bezbłędna, ale jeżeli jestem niewidzialny, no jest to tragedia. Więc czy moje mocne strony są wykorzystane i co więcej, czy ja mam możliwość moje mocne strony rozwijać dalej? To jest też bardzo istotne i zwracam tu uwagę na to słowo poczucie, bo firma może dawać możliwości rozwoju, ale ja nie mam poczucia, że ja się rozwijam. Więc same narzędzia nie wystarczą. Ja muszę mieć to poczucie. No jest czwarty element. Moim zdaniem bardzo istotny. Czy ja jestem odpowiedzialny za moją pracę? Ale nie tylko za porażki. Ale jeżeli Krzysztof zrobi coś dobrze, czy ja będę w stanie poczuć też jakby tą przyjemność za to, że ja za moją pracę jestem odpowiedzialny? Czy ja mogę decydować o tym, w jaki sposób ja moją pracę zrobię? Czyli to jest taka niezależność, odpowiedzialność łamana na niezależność. Czy ja mam swobodę doboru narzędzi, metod
i czy ja mogę mieć swoją drogę na to, czy przynajmniej mam takie poczucie. To są te cztery elementy, które dotyczą tej części pionowej. Patrzę na czas, lubię się rozgadywać, jeszcze 10 minut. No dobrze, i teraz tak, pamiętaliśmy o tym, że przynajmniej na tą godzinę zachęcam Was do przyjęcia tego, żeby nie mówić o zaangażowaniu w stopniach, że jestem zaangażowany na poziomie 1 albo 10. Ale z drugiej strony, co mogę zrobić, żeby do tego zaangażowania dojść? No i teraz tak, jeżeli moja jakość miejsca pracy jest zła i mam poczucie, że moja praca jest nikomu niepotrzebna, w uproszczeniu, czyli ta część osi pionowej, no to jestem sfrustrowany. Ani nie mam narzędzi, mój system się ciągle zawiesza, ani nie czuję, że moja praca jest komukolwiek potrzebna, to czy ja mogę tu mówić, że moje zaangażowanie jest na poziomie 1? No nie, no nie ma w ogóle zaangażowania. Po prostu jestem sfrustrowany. Drugi to jest rutyna. Pracuję w pięknym miejscu, mam piękny gabinet jak ten, jeszcze podświetlony na turkusowo, mam cudowną kamerę, przepiękny, kurczę, widok za oknem, ale de facto robię coś, co w ogóle nie pozwala mi się zatracić w pracy. No to czuję, że moja praca jest powtarzalna. Cały czas czuję, że ona nie ma sensu. Pracuję w trochę takim pięknym miejscu, ale de facto nie czuję tam żadnej potrzeby. Czuję się niewidzialny już w takim już ekstremalnej sytuacji. Czyli de facto pracuję między 8 a 16, a jak ktoś mnie zapyta, co ja w tym czasie robiłem, to powiem, wiesz co, nie wiem. Myślałem już o tym, żeby realizować się po pracy. Co znowu, nie jest nic złego, jeżeli robię to świadomie. Jeżeli przychodzę do pracy, wykonuję moją pracę, mój pracodawca wie, że to nie jest szczyt moich marzeń, wykonuję ją dobrze, a realizuję się po pracy i robię to świadomie, to jest to okej. Jesteśmy transparentni. Gorzej jest, kiedy narzekam na swoją pracę, jak mam wstrętnego menadżera, nikt mnie nie słucha, nikt mnie nie docenia, mówię o tym wszystkim dookoła, tylko nie swojemu menadżerowi i najchętniej jeszcze, żeby ktoś do mnie zapukał i zaproponował mi pracę. To jest najgorsza rzecz, ponieważ żyjemy w takiej nieświadomości. Więc zachęcam Was do tego, żebyście zmapowali sami sobie, zauważcie, że ja Was o nic nie pytam. W którym miejscu na tej ćwiartce jesteście dzisiaj? I co Wy możecie z tym zrobić? Bo są jeszcze dwie. Chęć, czyli rzeczywiście jesteśmy potrzebni w pracy, bierzemy za nią odpowiedzialność, rozwijamy się i mamy poczucie, że nasze mocne strony się rozwijają, ale nasz system co chwila się zawiesza. No to mamy chęć do pracy. I teraz uwaga, co tu się dzieje? Powiedziałem o tym, że bardzo często w surwejach mówi się o tym, że pracownik zaangażowany to jest taki, który jest aktywny, zgłasza pomysły, usprawnia rzeczy. Nie. Zauważcie, że bardzo dużo osób właśnie w tej ćwiartce to robi. Po co to robi? Bo tak uwielbia swoją pracę, że uważa, że no okej, ile razy mogę zgłaszać do IT, że mi system nie działa, może są jakieś inne metody, że sobie sam z tym poradzę. I zaczynam być trochę takim pomysłowym Dobromirem, tworzyć tymczasowe rozwiązania. Piszę makra, działam w Visual Basicu, nie wiem, dzielę sobie ekran, używam skrótów klawiaturowych tylko po to, ponieważ ja tak lubię moją pracę, że omijam te rzeczy, które mi przeszkadzają. Teraz ile można pracować na tymczasowych rozwiązaniach? Bardzo często te osoby przez menadżerów są coraz bardziej zawalane nowymi projektami, przecież on sprawia sobie pracę. A ta osoba w tym momencie mówi, kurde, no ile ja mogę jeszcze w ten sposób działać i usprawiać swoją pracę i zaczynam wchodzić w frustrację. Czyli zaczynam się cofać na mojej drodze. No i wreszcie mamy zaangażowanie, czyli człowieka, który ma poczucie, pracownika, który ma poczucie, że jakość miejsca pracy ma doskonałą i te cztery warunki, jeśli chodzi o motywację, są spełnione. Rzeczywiście tutaj ten pracownik czuje się dobrze i tu mamy odpowiedź na to, co daje zaangażowanie pracownikowi. Czy ja chciałbym być w miejscu pracy, w którym czuję się dobrze, mam doskonałe narzędzia do tego, żeby pracować, jestem zauważalny, moja praca jest komukolwiek potrzebna? No przecież to jest bajka. Wiele osób odchodzi z organizacji, ponieważ chciałaby być w tym miejscu, ponieważ, używając metafory Łukasza, ponieważ chciałaby być kochana. Do tanga trzeba dwojga, więc tutaj ta macierz, ona też pokazuje pewien dialog. No i teraz o co chodzi? Menadżer nie potrzebuje wielu pytań do tego, żeby zamapować raz w miesiącu, w którym miejscu znajduje się pracownik.
Nie musi też go o to pytać, ponieważ spędza z nim czas raz codziennie. Więc ja mam taką listę takich skalibrowanych zachowań, działań pracowników, które pozwalają i ułatwiają menadżerom zaznaczyć, w którym miejscu jest pracownik. Co więcej, system podpowiada mu, menadżerowi, co może zrobić, żeby przenieść pracownika na następną ścieżkę. A są pewne drogi, do których można dojść, jeżeli chodzi o zaangażowaną osobę. Co więcej, system też w pewnym momencie podpowiada, wiesz co, Krzysztof, tutaj już nic więcej nie możesz zrobić, przygotuj się na plan B. Pracownik prawdopodobnie odejdzie, więc zabezpiecz swój zespół, który zostanie, zmapuj procesy, zastanów się, czy ten pracownik odejdzie z wiedzą i doświadczeniem, którego nie masz i co możesz z tym zrobić. Więc trochę jest też takim systemem wczesnego ostrzegania. Warto też o tym pamiętać. No dobrze, no i wyniki. Bardzo skomplikowany slajd. Chciałbym tutaj przekazać Wam trzy wiadomości. Po lewej stronie na każdym z tych ćwiartek widzicie w ogóle dwie kolumny, dwa wykresy takie kolumnowe. Jeden to jest zaangażowanie, albo inaczej, udział pracowników w poszczególnych firmach w tych różnych ćwiartkach przed pandemią i w czasie pandemii. Zauważcie, że są firmy, na niebiesko to są firmy, które mają najwięcej zaangażowanych pracowników jako odniesienie, a pomarańczowe to jest średnia. Zauważcie, że te firmy, które w moim przynajmniej takiej populacji miały najwięcej zaangażowanych pracowników, to trochę ponad połowę, 53%. Można tutaj powiedzieć, no to jak to nie 100%? No nie do końca, ponieważ zauważcie, że w pewnym momencie podchodzimy już do takiego momentu, ile jeszcze mogę zrobić, żeby mieć więcej zaangażowanych pracowników i czy to dalej będzie efektywne. Trochę to jest to, co powiedział Łukasz, co ja mam jeszcze poprawić? I prawdopodobnie już nie za dużo się da tutaj poprawić, ponieważ każda następna inwestycja w zaangażowanie pracowników przyniesie coraz mniej korzyści, a czasem nawet przejdzie na tą czarną stronę. No dobrze, ale jest druga część, bo to są najlepsi. Zauważcie, że przed pandemią średnia wśród tych 3000 pracowników 17% była zaangażowana. Po pandemii w tym procencie zaangażowania zauważcie, że nawet wśród najlepszych, mówię tu o średnich, to zaangażowanie trochę spadło. Nieznacznie, ale spadło. Dużo bardziej spadło w takim ujęciu punktów, procentowych w tych mało zaangażowanych firmach. Więc jak firmy miały 17% zaangażowanych pracowników, to w czasie pandemii wylądowały z 13%. Zaraz powiem też dlaczego. No dobrze, druga, no to jeżeli mamy 50% w najlepszych firmach zaangażowanych, no to gdzie jest reszta? No duża część jest w rutynie. I teraz powiem na końcu, dlaczego trudno mieć wszystkich pracowników zaangażowanych. Wręcz powiem nawet, że to jest niemożliwe. Niemożliwe. Więc tak, 23%. 23% pracowników ma rutynową pracę w tych najlepszych firmach. Przychodzi do pracy między 8 a 16, robi rzeczy powtarzalne, realizuje się po pracy. Ale już w firmach średnich 52% przed pandemią, a 56% w czasie pandemii. I teraz tak. Bardzo jest dużo już w tej chwili publikacji, które mówią o tym, że w czasie pandemii produktywność pracowników wzrosła. I teraz tak, bardzo tak. Patrząc na ten wykres, mówi się, absolutnie to się zgadza. I teraz tak, pracownicy, którzy są w tym ćwiartce rutyny, bardzo często w ciągu tych 8 godzin autentycznie męczyli się w pracy. Ponieważ byli w stanie w pracy zrobić swoją pracę w 5-6 godzin, a dalej, no niestety, po prostu siedziały przy biurku i ani nie były aktywne, ani nie były zaangażowane, no i myślały już o zupełnie innych rzeczach. Kiedy pracują z domu, w dużej mierze, jeżeli mają menadżera, który nie kontroluje ich co godzinę, nie robi one-on-one'ów, takich check-upów, to de facto zrobią swoją pracę w ciągu 4-5 godzin i mogą zająć się swoimi sprawami. Produktywność rzeczywiście wzrosła. Ale zauważyłem wśród przynajmniej moich partnerów, klientów, że bardzo istotnie, zwłaszcza wśród tych firm, które mają najwięcej zaangażowanych pracowników, spadła inicjatywa. Często wręcz do zera. Co to oznacza, że jak wcześniej te inicjatywy oddolne, które były motorem napędowym zmiany w organizacji, to tutaj wręcz spadła do zera ta inicjatywa. Dlaczego? Ponieważ zwłaszcza ludzie zaangażowani szukają innych osób do dyskusji. To są te burze mózgów,
Piotr mówił o krytykach, oni są bardzo ważni w całym procesie jakby cyklu innowacyjnym, bo tym się to zajmuje. Nie ma dla nich możliwości, zwłaszcza w korporacjach, które mają bardzo ścisłe narzędzia do współpracy, żeby móc jakby to swoje zaangażowanie pokazać. Na szczęście jest coraz więcej narzędzi, które pozwalają osobom zaangażowanym zatracić się w pracy zdalnej. No dobrze, frustracja. Zauważcie, że wśród średnich firm frustracja była na poziomie 20%. Szacuje się, mam też taki kalkulator do mierzenia kosztów rotacji pracowników, na tę chwilę około 70 tysięcy pracowników z niego, znaczy firm, które ma łącznie 70% pracowników skorzystało, średnia rotacja jest na poziomie 20%. Trochę zaczynają mi się te wyniki układać. Najczęściej osoby z frustracją szukają pracy aktywnie. Więc jeżeli macie zmapowanych pracowników u siebie w pracy i oni są na poziomie rotacji, jest duże prawdopodobieństwo, że w ciągu 3 miesięcy, jeżeli znajdą pracę, to odejdą. Jest bardzo trudno ich zatrzymać. Co można zrobić? De facto poprawiając ich warunki pracy. Bo zauważcie, jeżeli mamy pracownika sfrustrowanego, mówienie mu o tym, że jego praca jest potrzebna, że jego mocne strony są wykorzystywane i przekonywanie go do tego nie ma miejsca, bo tu już wchodzą w grę emocje, to trzeba bardzo szybko poprawić jakość pracy i dopiero wtedy mówić o czymś bardziej głębszym. W innym wypadku kompletnie nas nie będzie słuchał, będzie odcięty przez emocje od tych takich bardziej wyższych pobudek. I teraz tak, ci ludzie odchodzą bardzo szybko, ale jest tak zwany blind spot, czyli rutyna. To są pracownicy, którzy nie szukają aktywnie pracy na rynku, ale jeżeli ktoś do nich zadzwoni, to powie, właściwie to mogę zobaczyć i jestem zaciekawiony, co mogą mi powiedzieć w innym miejscu. I pójdę sobie do pracy. Z tych moich analiz wynika, że około 50% telefonów to jest pójście na rozmowę. 50%. Więc jeżeli w firmie 100-osobowej 56% osób jest w rutynie, to około 20% pójdzie na rozmowę o pracę. W ciągu roku, w skali roku. Zauważcie, że w środku tych 50% 10% zdecyduje się zmienić pracę. I to jest tak zwany blind spot, bo ci ludzie pracują, osiągają KPI na poziomie średnim albo trochę większym niż średni, dostarczają jakość, po prostu robią swoje, ale nie zgłaszają inicjatyw, nie pomagają innych, nie dzielą się swoją wiedzą, po prostu robią swoje. I najczęściej ci pracownicy, jak odchodzą, to odchodzą ze swoimi kontaktami, ze swoją wiedzą, ze swoim doświadczeniem. Ten blind spot, on jest też dla menadżera. To są pracownicy, którzy najczęściej nie narzekają wobec menadżera, ale bardzo często narzekają w kuchni albo w tej chwili na telefonie komórkowym albo na WhatsAppie. To są też takie informacje, do których menadżer nie do końca ma wiedzę. Zachęcam do tego, żeby na tych pracowników zwrócić uwagę, bo czasami potrzeba naprawdę bardzo mało, żeby ich przenieść do zaangażowania. Bardzo często te osoby są w doskonałej sytuacji, bo już nie musimy poprawiać jakości ich pracy. De facto tutaj już mówimy o ścieżkach kariery, mówimy o ich długoterminowym planowaniu. Ja mam taki kalkulator do mierzenia potencjału menadżera na rynku pracy. Tam jest jedno pytanie, jak rozwijasz swoich członków zespołu. Bardzo często odpowiedź pada, daje feedback. No okej, człowiekowi w rutynie dajesz feedback, czyli tak naprawdę mówisz mu o tym, co masz poprawić. No mówi, dobrze, poprawię to, ale przecież to nie o to chodzi. To jest taki podstawowy element. Potem mówisz, że deleguje zadania. Super. Ale dopiero wtedy, kiedy zaczynasz z pracownikiem myśleć o długofalowym jego rozwoju, czyli o wykorzystaniu jego mocnych stron i rozwoju jego mocnych stron, pracownik zaczyna myśleć, on mówi o mnie poważnie. On chce, albo ona chce, mi towarzyszyć w czasie tego rozwoju. Nie tylko deleguje mi zadania, nie tylko daje mi feedback, ale ona ma wobec mnie długofalowe plany. Traktuje mnie poważnie. A już takim ekstremum, najwyższym szczytem, takim joda, to jest menadżer, który ma osobę, która jest w stanie go zastąpić w pracy, kiedy on odejdzie. No, tutaj trzeba ego schować do kieszeni. Dobra. Dużo by mówić. No dobra, no to teraz tak. Ja mam do Was taką kwestię. Prześlę Wam tą prezentację. Poproszę Dominikę, żeby Wam przesłała tą prezentację. Tu jest tylko i wyłącznie dowód na to, że pracownicy, firmy, które mają najwięcej zaangażowanych pracowników, przynajmniej wśród moich partnerów i klientów,
mają dużo lepsze wyniki finansowe. I to za bezzaprzeczalnie, to ja nie jestem tutaj jakby Sherlockiem Holmesem, natomiast jest jedna bardzo ważna rzecz w kontekście turkusowej organizacji. Co takiego robią te firmy, które mają najwięcej zaangażowanych pracowników? Czy one im płacą najwięcej? Czy mają najlepsze systemy na świecie? Poniekąd tak, ale ja przynajmniej nie wyłapałem, że to jest coś bardzo diametralnego, jeśli chodzi o jakość pracy. Ale są trzy elementy, które odgrywają ogromną różnicę. Pierwsza, moim zdaniem bardzo ważna, wręcz najważniejsza, to jest kultura mierzenia sukcesu klienta. I teraz pamiętajcie, co to oznacza dla pracownika. Bo ja mam z tyłu głowy cały ten slajd, cały czas, gdzie prezes jest zadowolony z transformacji cyfrowej, a pracownik w ogóle nie wie, po co mu to. No i tak samo, jeżeli będziemy mierzyć poczucie zadowolenia klienta i nic więcej z tym nie będziemy robić, to trochę prezes będzie zadowolony, a pracownik właściwie powie po co. Ale jeżeli będziemy mieć kulturę mierzenia pracownika, to pamiętajmy o tym, że pracownik widzi efekt swojej pracy. I teraz tak, pamiętam jak któregoś razu spotkałem menadżera z firmy sprzątającej. Na jednym ze szkoleń dotyczących przywództwa. I on powiedział mi tak, panie Krzysztofie, ja mogę naprawdę być najlepszym menadżerem na świecie. Codziennie doceniam moich pracowników, ale jeżeli oni pójdą do biura sprzątać biuro mojego klienta i tam widzą naburmuszone miny, tam widzą pracowników, którzy kompletnie nie dają szacunku tym osobom, to ja nie jestem w stanie nic z tym zrobić. Czyli jakość mojej pracy to nie jest tylko to, co jakie ja stwarzam warunki, ale też jakie ja jako menadżer, jako firma buduję relacje z moimi klientami. I teraz wie pan co, widzę ogromną różnicę, kiedy mam pracowników, którzy pracują w biurach firm, które szanują pracę tych ludzi. Gdzie prezes mówi dziękuję, gdzie menadżer mówi dziękuję, gdzie pomaga tym osobom. Że w jakimś stopniu też angażuje ich w życie tych firm, bo tak naprawdę, kurczę, te osoby codziennie zaglądały na biurka naszych pracowników. To w tym momencie to robi ogromną robotę. Czyli mierzenie sukcesu klienta. I to nie tylko na poziomie pracownika, ale na poziomie całej kultury, na poziomie całej firmy. Naprawdę to robi ogromną różnicę. Czyli czuję się potrzebny, moja praca jest wartościowa. Nie tylko menadżer mi o tym mówi, ale też mówi o tym mój klient. Bardzo ważna sytuacja. I teraz tak, jeżeli część z Was nie pracuje z klientami zewnętrznymi, to powie, to co ja mogę z tym robić? No to tak, Twoim klientem kto jest wewnętrznym? Stąd musimy wiedzieć z imienia i nazwiska, powinniśmy wiedzieć, komu moja praca jest potrzebna. Pierwsza rzecz. Czyli nie praca w silosach. Druga rzecz, mają zróżnicowane zespoły. To już trochę coś o tym mówił Łukasz. Natomiast nie chodzi o zróżnicowane zespoły ze względu na płeć, na kulturę, na kraj pochodzenia. Chodzi o to, że ja jestem częścią zespołu, jestem częścią tej układanki. Jeżeli jestem mężczyzną wśród kobiet, ale nie pasuję do tej układanki, no to na siłę nie będę tam się wciskał. Chodzi o to, żeby uzupełniać siebie nawzajem. I teraz jak to zrobić? Najczęściej te firmy dbały już podczas rekrutacji o to. Menadżerowie, ale też zespoły brały aktywny udział w rekrutacji tej osoby. Dlaczego to daje? Co to daje? To daje, że ja w zespole czuję się potrzebny, że mój głos jest słyszalny. Że nie jestem indywidualnością, ale czuję, że daję wartość też zespołowi. Czuję też, że mój zespół jest że ja jestem potrzebny mojemu zespołowi. No i trzeci, bardzo ważny element, czyli kultura lessons learned. Nie znalazłem dobrego tłumaczenia na język polski, ale to jest wyciąganie wniosków. Nie wyciąganie konsekwencji, ale wyciąganie wniosków. Czyli jeżeli jest zrobione zadanie, zrobiony jest projekt, siadamy z zespołem, mówimy dobrze, jeszcze raz dla wszystkich, co było celem tego projektu? Czyli mamy to samo zrozumienie. Jedna rzecz. Druga rzecz, w jakim stopniu osiągnęliśmy ten cel? Rzadko się zdarza, że ten poziom jest zero. Naprawdę rzadko. 1, 2%, 100%, 50%. No dobrze, to co się takiego wydarzyło, że osiągnęliśmy ten 1%, 2%, 10%? Dopiero na końcu, co możemy poprawić? Zauważcie, że nie ma tutaj kultury obwiniania. Jest nastawienie na to, jakie mocne strony możemy dalej w tym wykorzystać. Jak bardziej, jeżeli możemy, bardziej skorzystać możemy z tych mocnych stron. Przecież to nie jest piękna sytuacja. W odwrocie, tak naprawdę co robią średnie firmy? Przede wszystkim mierzą swój sukces, czyli rentowność, zadowolenie inwestorów,
KPI-e, cały system KPI-ów jest skierowany po to, żeby być bardziej rentownym, bardziej dochodowym, oszczędzać koszty. Ja nie mówię, że te najlepsze firmy tego nie robią, ale robią jeszcze dużo więcej, czyli mierzą sukces klienta. No wręcz nie zachowują się egoistycznie. Jeżeli firma, w której pracujesz, tylko i wyłącznie mierzy, kluczowym sukcesem jest tylko i wyłącznie jej własny sukces, nie mówię, że każda, ale jest duże prawdopodobieństwo, że podobnie też traktuje swoich klientów i pracowników. Moja żona jest psychologiem i mówi, jeżeli robisz cokolwiek, tak robisz wszystko. I to trochę się też tutaj sprawdza. Następnie ze względu na to, iż mierzymy sukces swój, czyli stawiamy na brak błędów, KPI-e, usprawnianie, to nagle się okazuje, i nie zwracam uwagi na tą potrzebę zróżnicowanych zespołów, to kluczowym stają się zasady, regulaminy. Czyli coraz częściej, czyli ta bursztynowa organizacja. Muszę mieć wszystko uregulowane. Dlaczego? Ponieważ moje zaufanie do pracowników i do moich klientów jest ograniczone. I ostatni element, no ze względu na to, iż ja mam cały czas poprawiać moją efektywność, no to muszę się skupiać na moich słabych stronach. No nie ma innego wyjścia. Czyli jest kultura obwiniania. Moje słabe strony są wtedy uwypuklane jako pracownika. Zauważcie. Czyli Krzysztof nie jest ceniony za to, że łączy kropki. Krzysztof jest ceniony za to, że nie dowozi rzeczy do końca. Ponieważ jest dobry od inicjowania, tak jak powiedział Łukasz. Ale już z zakończeniem radzi sobie trochę gorzej. No i Krzysztof o tym wie. Co więcej, często firma o tym wie, bo pewnie zrobiła jeszcze jakieś testy osobowości. A mimo wszystko Krzysztof jest rozliczany za to, że czegoś nie dowiózł, a nie jak dobrze zaczął. No taka sytuacja. No dobrze, no i obiecałem na sam koniec porównanie zaangażowania do komiksowego bohatera. To jest ta sama osoba. Superman, tylko raz jest Supermanem, raz jest Clarkiem Kentem. Pamiętacie, jak mówiłem też o tym, że zatracenie w pracy może być szkodliwe. Po co Superman był z jednej strony Supermanem i też Clarkiem Kentem? No prawdopodobnie też po to, że musiał zrobić codzienne sprawy. Musiał się napić kawy, musiał napisać artykuł. Tego w filmie nie pokazano, ale pewnie też chodził na zakupy. Czyli robił te rzeczy, które są nam potrzebne do tego, żeby potem być zaangażowanym. Więc zachęcam Was do tego, żeby myśleć o zaangażowaniu w pracy Waszym, nie tylko z punktu takiego, że jeżeli dzisiaj zrobiłem coś, co mi się nie podoba, albo coś, co mnie nudzi, albo jeżeli godzinę, albo dwie godziny, trzy godziny w pracy zrobię coś, co mnie nudzi, to pamiętajmy o tym, że warto myśleć o tym, co w tych następnych 4 godzinach mogę zrobić jako Superman. Jeżeli Clark Kent jest w 100% w pracy, no to w tym momencie warto się zastanowić, że może to nie jest praca dla mnie, może warto coś w tej pracy zmienić, może warto powiedzieć menadżerowi, słuchaj, ja bym chciał też być trochę Supermanem, albo jak radzą sobie inne osoby, są Clarkiem Kentem w pracy, a realizują się jako Superman w zupełnie innym miejscu. Więc życzę Wam tego balansu pomiędzy byciem Supermanem i byciem Clarkiem Kentem. Ja jestem zwolennikiem balansu i mi to się sprawdza. Wyrzucam śmieci, myję naczynia, robię oferty dla klientów, chociaż chciałbym już pracować na projektach i ominąć tę część robienia ofert, no ale taka jest część mojej pracy. To tyle z mojej strony, moi drodzy. Dzięki wielkie. Krzysiek, to właśnie teraz mi się przypomniało to, co powiedziałeś. Ta praca zdalna, którą mamy, bardzo dobrze nam robi od strony pokory. Jesteś dyrektorem? Trudno. Kochanie, śmiecie do wyniesienia. Teraz. Ale mam zebrać. Nie. Teraz. Okej? Okay. I stajemy się bardziej ludzcy. Absolutnie. Tak naprawdę. Tak naprawdę Clark Kent był potrzebny Supermanowi właśnie po to, żeby być ludzkim. Żeby nie być tym nieśmiertelnym, kurczę, z Kryptonu, z planety, bo inaczej ludzie by powiedzieli, to jest dziwoląg. Mm-hmm. On nam tu nie pasuje. Potrzebny był Clark Kent, żeby się nauczył ludzi i żeby być wśród ludzi, żeby ich rozumieć. Dokładnie. Ja na szybciutko wcześniej wrzuciłem na czata odpowiedzi, które w ramach zapisywania się niektórzy z nas dali na pytanie, czy jest jakaś ciemna strona zaangażowania. Super. Jeżeli tak, to co?
co to twoim zdaniem jest. I tutaj są różne odpowiedzi, czyli tu Krzysiek akurat twoja jest pierwsza z góry. Tak, może prowadzić do braku samodzielności pracowników. W przypadku niepowodzenia bardzo zaangażowanej w projekt osobie trudniej jest dojść do siebie. Pracoholizm może, obawa przed oceną, wzrost odpowiedzialności, zaburzony work-life balance, nieproporcjonalny wzrost odpowiedzialności i liczby zadań względem pozycji wynagrodzenia. Ryzyko nadmiernego, fanatycznego przywiązania się do konkretnego wyobrażenia o rezultacie, który może okazać się nieosiągalny lub po drodze stracić na znaczeniu. Znowu work-life balance plus robić błędy plus hamować rozwój innych zespołu. Takie sformułowanie a jest, no może kwestia rozpraszania. Zaangażowanie osób może nie dbać, zaangażowana osoba może nie dbać o siebie, o swoje granice i tak dalej. Więc na czacie to jest, czyli jak widzimy jednak jesteśmy w stanie znaleźć czarne strony zaangażowania. Mhm. Jak warto mieć zbudowane te bezpieczniki, tak, które dają nam ten pierwszy sygnał, trochę taki element wyprzedzający, który mówi hej, może warto zrobić sobie przerwę, może zatracanie się w pracy przez 5 dni w tygodniu, to nie jest najzdrowsze. Jak we wszystkim ten stoicki złoty środek jest ważny, żeby nie przeginać w jedną, a w drugą stronę. Powiem wam aktualnie, bo my do zespołu w tej chwili rekrutację prowadzimy, rozszerzamy zespół i jest fajny case, że między innymi na rozmowach mamy człowieka, też ja odpowiadam za rozwój oprogramowania w dość specyficznej branży, mamy na rekrutacji człowieka, który w tej chwili i to na seniora, a w tej chwili sobie zrobił przerwę, jest w Londynie na budowie. Po prostu w tej chwili jest robotnikiem i prowadzi budowę, bo chciał odpocząć od stresu projektowego, technologicznego i tak dalej, i tak dalej. W tej chwili ładuje baterie, z Wojtkiem sobie rozmawiamy, Wojtek mówi, nie, z chęcią, ale wiesz, ja jeszcze tydzień muszę popracować tutaj. I to jest, każdy znajduje swój sposób na znalezienie takiego balansu między wyzwaniami, zaangażowaniem, a spokojnym, leniwym życiem. To jest ważne. Zgadzam się z tym. Dodam na sam koniec jeszcze, nie wiem czy znacie analizę transakcyjną Eryka Berga, który zachęcam. Tam jest podkreślona rola bycia dorosłym. Ja mam często wrażenie, że kwestionariusze, nie wszystkie, więc dlatego uważajcie, przynajmniej podejmujcie decyzje bardzo świadomie, traktują, albo te pytania są też tak sformułowane, że pytają, że organizacja jest rodzicem i traktują pracownika jako dziecko. No zaczyna być dysfunkcja w tym momencie. I ja myślę, że ten model. Osobami. Ja myślę, że ten model rodzić dziecko jest w sporej części organizacji niestety. To znaczy menadżer jest rodzicem, a ty w ramach mojego zespołu jesteś moim dzieckiem. Ja się tobą zaopiekuję. Dokładnie. Nie jest to dobre, bo powoduje, że jak zostaniemy w tym, to szczerze powiedziawszy, menadżer ma urwanie głowy, a pracownik nie rozwija skrzydeł, nie wykorzystuje swojego potencjału i tak jak Krzysiek pokazałeś wcześniej, to nawet się nie angażuje, jest na poziomie, to firma zapewnia mi pewne rzeczy, ja tego oczekuję od firmy, ale ponieważ nie daje mi rozwinąć skrzydła, to ja tutaj pozostaję. Jest mi wygodnie, ale co z tego? I to jest takie duże wyzwanie i to między innymi dlatego patrzymy jednak na wykorzystanie się w sposób pozytywny, bo ten potencjał, który tkwi na poziomie każdego z nas, jest tą wartością. W ramach między innymi managementu 3.0 jest tam dość często hasło, że nie stać nas na to, żeby jedna osoba decydowała o nas wszystkich. Po prostu. Zgadza się. Nawet myślę, że to będzie byłoby bardzo ryzykowne dla firmy. Dokładnie. Ja jestem fanem wszelkich macierzy dwuwymiarowych, więc wielkie dzięki za tą macierz i to przedstawienie i taką pewną drogę. Tam jak się na nią spojrzy, to można się zastanowić, okej, to z której ćwiartki, do której najlepiej przejść, przez co? Ale to myślę, że to są warsztaty na trochę dłużej wtedy. Zdecydowanie tak. To są warsztaty półtora godzinne, trwają półtorej godziny, gdzie nie tylko jakby jest kwestia związana z uczeniem rozpoznawania, w którym miejscu jest pracownik, no bo to właściwie no, daje jedną fajną rzecz, fotografia, no ale potem co dalej z tym zrobić, więc też jest właśnie jakie kroki warto zrobić jako menadżer, żeby pomóc pracownikowi przejść do tej ćwiartki zaangażowania albo w pewnym momencie stwierdzić, że okej, jestem na poziomie rutyny,
i to też jest okej. Okay. To też jest okej, okay, ale też liczę się jako menadżer z konsekwencjami tego. Nie będę zaskoczony, jeżeli ktoś mi odejdzie, ale będę też na to przygotowany i zespół też będzie na to przygotowany. A jedno pytanie, Krzyśku, bo wspominałeś, że generalnie nie za bardzo się opłaca, żeby byli wszyscy zaangażowani. W ramach tego, co przedstawiałeś, to te najlepsze firmy na poziomie zaangażowania mają powyżej 50%. Do jakiego poziomu, jeżeli na poziomie badań możemy sobie odpowiedzieć, warto pójść z tym zaangażowaniem, a od jakiego poziomu dajmy sobie spokój? Czyli między 50 a 60%, między 50 a 75%? Jak to wygląda? Więc tak, po pierwsze prostuję rzecz. To, co dzisiaj prezentuję, to nie są badania. Nie jestem naukowcem. To są moje analizy. Praktyka. Dzięki. Pierwsza rzecz. Druga rzecz. Ja się wywodzę z dyrektora finansowego, choć już od 6 lat nim nie jestem. Więc w księgowości, finansach jest takie pojęcie równomierność przychodów i kosztów. Tak, jeżeli przychody są mniejsze niż koszty, to już nie jest ten poziom. Trudno o tym mówić, kiedy mówimy o ludziach. I bardzo byśmy chcieli, żeby wszyscy u nas w organizacji byli zaangażowani. Ale tu wchodzimy znowu trochę w rolę rodzica. Że to my staramy się o to, żeby w organizacji wszyscy byli zaangażowani. Jest część osób, która nie chce. Absolutnie przychodzi do pracy po to, żeby zrobić swoją pracę i realizować się po pracy. Praca jest dla nich pewnym narzędziem do tego, żeby realizować się po pracy. Czy takich ludzi trzeba wykluczać? Absolutnie nie. Ale trzeba być świadomym, że w organizacji też takie osoby są i one są potrzebne. One są też potrzebne po to, ponieważ to jest pewna praca do zrobienia, którą trzeba zrobić w ten, a nie inny sposób. Oczywiście to nie jest tak, że te osoby, które są w rutynie, zrobią każdą pracę. Absolutnie nie. Ale jest pewna praca, którą zrobią po to, żeby inna część organizacji mogła być zaangażowana. Co więcej, to jest win-win, bo ta część osób mówi, ok, ja nie chcę tutaj realizować się w tej pracy, ja naprawdę mam bogate życie poza pracą, ja nie wierzę w to, że praca daje mi jakieś ogromne spełnienie. A może to jest jakaś część mojej kariery, gdzie ja poszukuję. Ja nie jestem w stanie jeszcze odpowiedzieć na pytanie, jakie jest moje dlaczego. Na InfoShare 4 lata temu, InfoShare, jedna z największych konferencji IT na świecie, w tej części Europy, 6 tysięcy pracowników, naprawdę guru od IT z całego świata. Wiecie, na jakim spotkaniu nie można było znaleźć wolnego miejsca, na hali, gdzie było 5 tysięcy miejsc? Był człowiek, który opowiadał o tym, jak znaleźć cel w życiu. Nie było miejsca, ludzie siedzieli na schodach, na podłodze. Więc to też nie oznacza, że na siłę szukać ludzi do nas, którzy wiedzą, co mają zrobić, mają ogromną pasję do pracy, bo to jest wręcz trudne, bardzo trudne. Warto zaakceptować, że będziemy mieli w pracy część pracowników zaangażowanych i część, dla których praca jest narzędziem do tego, żeby realizować się po pracy, a może są po prostu tacy, którzy poszukują. I może fajnie, żeby poszukali to dlaczego u nas w firmie. Więc trudno jest mi odpowiedzieć. Myślę, że 60% średnio 60% to jest taki, nie powiem, że optymalny, ale taki best practice, Rozumiem. Dzięki wielkie. Czy jakieś pytania do Krzyśka, bo już mamy końcówkę słownie, czyli mamy 11:10, jak jeszcze coś, to ostatnia szansa. Chyba zmęczenie spotkaniem. No to w takim razie kończymy. Ja wielkie dzięki, Krzyśku, za przyjęcie zaproszenia, dołączenie, pokazanie innej perspektywy i pewnych właśnie takich spojrzeń macierzowych. Myślę, że daje dużo do myślenia. Wielkie dzięki za to. Również dziękuję Wam. Dziękuję za możliwość zaprezentowania swojej perspektywy, która niekoniecznie jest najbardziej właściwa. Nawet wiem, że nie jest, ale myślę, że doda Wam trochę też do Waszego doświadczenia i do tak zwanej skrzynki narzędziowej menadżerów. I zachęcajmy też siebie, jak wrócicie do pracy, spójrzcie na swoich pracowników, w której ćwiartce są. Jestem ciekaw, czy mamy wszystkich na poziomie zaangażowania. Może część jest w postaci chęci. To może dajmy im możliwość i usprawnijmy ich pracę, bo to naprawdę są dobrzy pracownicy. A może część pracowników mamy sfrustrowanych, a może część właśnie jest w rutynie. I co możemy z tym zrobić? Zachęcam Was do tego. Dobra.
Dzięki wielkie. Następne turkusowe śniadanie w Łodzi, pierwsza środa miesiąca, dokładnie tak jak teraz mamy 3 lutego, to będzie 3 marca wyjątkowo. Najbliższe turkusowe śniadanie nie w Łodzi, ale ogólnie w przyszłym tygodniu to jest Wrocław, drugi piątek miesiąca, we Wrocławiu zawsze drugi piątek miesiąca. I 19 będzie turkusowe śniadanie w Warszawie. Ponieważ wszystkie są online'owo, to na wszystkich jesteśmy ze swoich domów, biur i tak dalej. Zapraszam, bo warto i myślę, że ciekawe rzeczy będą. Nagranie z tego spotkania będzie dostępne pod zaproszeniem na Meetupie i pod zaproszeniem na Facebooku dzisiaj na koniec dnia. O. Dzięki wielkie. Serdecznie Wam dziękuję. Miłego dnia. Pozdrawiam z tym miastem. Hej. Cześć. Pa, pa.